Witam serdecznie. No, ostatnio mieliśmy w naszym kraju taki polityczny ul. Nie będę rozwijał dalej tej myśli, natomiast tutaj dzisiaj na Stadionie Przysłonecznej mamy naprawdę piłkarski ul. Państwo, którzy spędzą z nami te najbliższe dwie godziny, będą słyszeć czasami takie trochę wyższe głosy kibicowskie. To 5000 dziecięca ultra za jedną z bramek, która jest nawet liczniejsza niż ta prawdziwa, dorosła ultra. No i szczerze powiedziawszy, takie pozytywne dreszcze, takie mrówki aż po ciele chodzą, ciarki, kiedy się słyszy te rozkrzyczane dzieciaki, wszyscy na żółto i czerwono. W rekord frekwencji zresztą w tym sezonie na stadionie w Białymstoku i pora najwyższa była, żeby ten rekord poprawić, bo to ostatni mecz w sezonie 2022-2023 na stadionie przy Słonecznej. Żółto-czerwona Jagiellonia, myślę, że około 15-16 tysięcy w sumie fanów, około 30, może 50 z Krakowa. Krakowia na czarno, jej bramkarz Łukasz Hroszo, Słowak na niebiesko, nasz Zlatan Alomerowicz na jasno, zielono, seldinowo. Więc pora na składy. Sędzia tego spotkania, Karol Arys ze Szczecina, to jego drugi mecz prowadzony przez drugi mecz tego arbitra z udziałem Jagiellonii Białystok. Tego pierwszego nie chcielibyśmy w ogóle przeżywać. To była porażka w Pucharze Polski jesienią tamtego roku na wyjeździe z trzecioligową Lechią Zielona Góra 1-3. Dzisiaj w roli pierwszego sędziego, głównego sędziego po raz pierwszy z udziałem Jagiellonii w Ekstraklasie Karol Arys ze Szczecina. Zaczniemy od gości. W bramce Słowak Łukasz Hroszo, dalej trójka obrońców Finn Atu Hoskonen, Czech Jakub Jugas i Rumun Virgil Gica. Dalej mają wahadłowych Rumuna Kornela Rupę i Mateusza Bochnaka. W środku z nimi razem Karol Knap i Japończyk Takuto Oshima. Dalej Michał Rakoczy i z przodu Finn Benjamin Kalman i Patryk Makuch. Tak gra, w takim ustawieniu gra drużyna Jacka Zielińskiego, trenera Krakowi, a Jagiellonia w wyjściowym składzie następującym w bramce Zlatan Alomerowicz, dalej Miłosz Matysik, Izrael Puerto i powracający do składu pierwszego Michał Pazdan, ostatnio pauzował za kartki, przed nimi Orion Gujamba, ale może o tym za chwilę. Piłka w polu karnym Jagiellonii odbiła się zbyt daleko od Tomasza, w polu karnym Krakowi odbiła się zbyt daleko od Tomasza Przykla i mu uciekła. Więc wracamy do składu, Michał Pazdan na wahadłach, właśnie Tomasz Przykl z prawej strony i powracający do składu po kontuzji z lewej Bojan Nastić. W środku Orleon Gujamba i Taras Romańczuk. Przed nimi Michał Saczek. No i dwóch super strzelców Hiszpanii. Król strzelców tego sezonu. 16 goli, choć niektórzy 15, ale na stronie ekstraklasa.org jest jasny komunikat. Mark Gual ma w tym sezonie 16 goli. To jest oficjalna strona rozgrywek i za tym idziemy. To jest oficjalna informacja na temat jego dorobku bramkowego. No i drugi w tej klasyfikacji z 13 golami Jesus Simas. Właśnie Gual na środku boiska. Troszkę tutaj się obawiałem, że może kibice po meczu w Warszawie, po jego tam gestach takich czy innych, do których nie warto już wracać, będą troszkę obrażeni, ale na szczęście nie. Nie wiem, co tam będzie się działo po meczu. Ważne, że teraz od pierwszego gwizdka jest doping kibiców Jagiellonii. Jest też piękna oprawa. Każdy z nas tu żyje od meczu do meczu. To jest wers z piosenki kibiców Jagiellonii, tutaj puszczanej też przed tym meczem. No i rozwinięta taka wielka, wielka sektorówka. Żółto-czerwona jotka po drugiej stronie. Też fragmenty klubowych symboli na czarno i biało. W środku karta z waletem i ten walet właśnie taki w szaliku żółto-czerwonym. Steczką, coś tam jeszcze jest, faluje to wszystko, tak trudno to rozpoznać, ale prezentuje się znakomicie. Jagiellonia we własnym polu karnym, Pazdan do Alomerowicza, ten atakowany przez Kalmana, wybija piłkę na środek boiska i tutaj walczy Gual z dwoma zawodnikami Krakowi. Będą lepiej ustawieni Gica i Hroszo, Hroszo z problemami. Doskoczył do niego Gual, więc piłka wybita na środek boiska i aut dla Jagiellonii. Białystok na środku, na linii, a właściwie nawet nie podchodził do linii, z własnej połowy wrzucił Michał Pazdan do Izraela Puerto. No i teraz ci gniazdowi, którzy dorośli gniazdowi, tacy normalni byśmy powiedzieli, choć wszyscy inni też są normalni na stadionie, gniazdowi próbują rozkręcić doping na tej dziecięcej ultrze. Po drugiej stronie właśnie ta ogromna sektorówka ciągle faluje. Tam większość sektora kibiców Jagiellonii nie widzi w tej chwili tego, co się dzieje na boisku. No ale może to i szkoda, bo Jagiellonia rozwija kolejną akcję. Jesus Simas przed polem karnym. Z lewej strony zagrał do Bojana Nastića i od razu podnosi się wrzask. To właśnie na tę stronę atakuje Jagiellonia, gdzie jest ta dziecięca ultra i będzie aut bramkowy, próbował zdobyć rzut rożny dla Jagiellonii Białystok Bojan Nastić, ale mu nie wyszło. Dobra interwencja obrońcy drużyny gości z Krakowa, Atu Hoskonena fińskiego.
jednego z trójki środkowych obrońców. No i piłka po nodze Bojana Nasticza wyszła za linię końcową. Łukasz Hroszczo, słowacki bramkarz, no bardzo potężnie zbudowana postać, sylwetka, łysy, z brodą, taki troszkę, przepraszam za wyrażenie, zbujowaty. Powinni bać się go napastnicy, no ale nie tacy napastnicy jak Mark Gual czy Jesus Imas, no i pozostali gracze Jagiellonii również. Sytuacja w tabeli jest oczywiście jasna. Jagiellonia ciągle potrzebuje tego jedynego oczka, żeby już wszystko samemu sobie załatwić w kwestii utrzymania w Ekstraklasie. Zwycięstwo lub remis w meczu z Krakowią powodują, że drużyna ze strefy spadkowej numer 16, w tej chwili Śląsk Wrocław, nie dogoni Jagiellonii, czego by tam więcej nie zrobiła. Nie chciałbym gdybać, co by było gdyby Jagiellonia dzisiaj nie wygrała, czy też odpukać przegrała, potem przegrała w Poznaniu. I tak by to prawdopodobnie nie zmieniło z faktu, że Jagiellonia się utrzyma, bo bardzo dużo drużyn ma mniej punktów od Jagiellonii i trudny układ spotkań, więc wszystko tu by było już nie w rękach Jagiellonii, ale raczej pomyślnie. Natomiast żeby się nie denerwować do ostatnich minut ostatniej kolejki, za tydzień Jagiellonia gra w Poznaniu z Lechem, trzeba po prostu zdobyć minimum punkt, a teraz groźna sytuacja w polu karnym drużyny z Białegostoku po rzucie rożnym bitym przez Michała Rakoczego. Dobrze we własnym polu karnym zainterweniował. W dobrym momencie wyskoczył Taras Romańczuk i tę piłkę wystrzelił na rzut rożny. Gdyby nie on, to tam wysocy gracze Krakowi w polu karnym Zlatana Lomerowicza mieliby większe pole do popisu. No ale ponawiają gracze z Krakowa swoją akcję, tym razem rzutem rożnym po prawej ręce Zlatana Lomerowicza. Będzie piłka dochodząca. Znowu Michał Rakoczy podnosi prawą dłoń, pokazuje jakiś wariant rozegrania. Piłka na dalszy słupek, skacze tutaj, piąstkuje dobrze Zlatan Lomerowicz, ale piłkę przejmie chyba Japończyk Oshima. Tak jest, zagrał do tyłu. Próbował jeszcze atakować rywali na ich polu gry Jesus Imas, ale nie udało się. Natomiast teraz próba rozegrania drużyny z Krakowa. Karol Knap niedokładnie wystrzelił piłkę za linię boczną boiska. No i Jagiellonia przy własnym polu karnym, po lewej stronie pola karnego Zlatana Lomerowicza, piłkę będzie wrzucać z autu Michał Pazdan. Zobaczymy, kto tu się pokaże do gry. Gracze z Krakowa wyszli wszyscy na połowę drużyny z Białegostoku, poza bramkarzem oczywiście i poza grającym z piątką Virgilem Gicą, jednym z tych środkowych obrońców Jagiellonii. Dobra gra na środku boiska, przy chwila, minął jednego, minął drugiego, podał do Gowala, ale ten w kole środkowym faulowany przez Japończyka Takuto Oshimę. Szybko wykonany rzut wolny, Gujaba w prawą stronę do przykryla, ten ma jeszcze Saczka z prawej strony i do niego gra, troszkę zwalniająca ta akcja, piłka do Gujamby, ten przed polem karnym, miękko w szesnastkę. Mauluk Pas, no, walczył, na pośladkach wręcz jechał, ale już za linią końcową. Mark Gual, naładowany energią, naładowany ambicją w tym meczu, chce się w piękny sposób pożegnać z białostockimi kibicami. Na pewno zapamiętają kibice Jagiellonii te 16 goli, które, no jest to prawie pewne, utrzymały Jagiellonię, między innymi te gole w Ekstraklasie, ale też, no zresztą nieważne. Co było, to było, nie pisz się w rejestr, gramy dalej. Mamy w tej chwili 7 minutę gry na Stadionie Przysłonecznej. Jagiellonia kontra Krakowia 0-0. Gracze pasów wybijają piłkę na środek. Tutaj walczymy o górną piłkę. Jest Kalman, przejął właśnie piłkę. Jest Michał Rakoczy, ale atakowany przez gracza Jagiellonii. Wyskoczyła piłka Rakoczemu za boisko. Dobrze tam interweniował w tej sytuacji Miłosz Matysik. Gramy teraz pod własne pole karne i w szesnastkę. Puerto do Alomerowicza, ten w lewą stronę za szesnastkę do Pazdana. Pazdan do środka do Imaza. Za głęboko cofnięty Jesus rozgrywa piłkę na własnej połowie z Bojanem Nasticzem. Wymiana podań, ty do mnie, ja do ciebie. I jeszcze raz, teraz podłączył się do tego Nguyamba. Trochę niepotrzebnie chyba sędzia Karol Arys gwizdał faul na Nasticzu przy linii bocznej, bo tam piłki nie było. Rzeczywiście sędzia zagwizdał niepotrzebnie i zwraca mu na to uwagę Jesus Imas, ale dobra, nie ma co się pieklić. To nie jest takie znowu ważne, że tam jakiś drobny rzut wolny, który można było puścić i grać, pozwolić Jagiellonii grać, bo Jagiellonia i tak dalej gra na połowie przeciwnika. Z prawej strony jest Gual do przykryla, ten do Matysika, ten do Romańczuka. Jagiellonia całą drużynę na połowie rywali poza Puerto, teraz przy piłce i wysuniętym za własne pole karne z Zlatanem Alomerowiczem. I znowu jest piłka na prawej stronie, tym razem Matysik oszukał podaniem Mateusza Bochnaka, natomiast kolejny z graczy Krakowi tę piłkę wybił na środek boiska. Tutaj walka na linii środkowej Izraela Puerto z jednym z graczy pasów. Zobaczymy, któż to tam leży po zderzeniu z naszym Izraelem. Zdaje się, że to jest Patryk Makuk, 71, na czarnej koszulce. Tak to jest. No i teraz rzut wolny z linii środkowej. Romun Virgil, czy Virgil Gica,
podaje piłkę przed własne pole karne do Jugasa, ten z powrotem do Gicy. Gica ma z lewej strony Oshimę, Oshima na połowie Jagiellonii, podbiega do niego Michał Saczek, więc Japończyk wycofuje to na własną połowę znowu do Gicy. Gica do Oshimy. I teraz oni, ty do mnie, ja do ciebie, tak troszkę w dziadka grają z Saczkiem, Saczek odpuścił Japończyka, a Gica na środek własnej połowy do Jugasa. Ten ma Atu Hoskonena, swego kolegę ze środka obrony z Finlandii, ale wybiera znowu Rumuna Gicę, Jagiellonia głęboko cofnięta, broni. No i Gica złapał się za twarz, zupełnie piłka mu zeszła, kopnął w swoją prawą stronę, ale tak kopnął, że nie było tam żadnego piłkarza po drodze, ani Jagiellonia, ani Krakowi, więc jest aut dla żółto-czerwonych z Białegostoku. To jest 9. minuta gry, Jagiellonia-Krakowia 0-0 i Jagiellonia z autu. Na środku boiska piłkę tracimy, ale już ją Jesus Imaz odzyskuje. Przed tym meczem piękna uroczystość, wręczenie korony za 54 gole. Rekord w historii występów Jagiellonii. Białystok w Ekstraklasie wyprzedził Tomasza Frankowskiego o gola lub dwa. Ekstraklasa podaje, że jednak o dwa. Ale to nieważne, bo i tak liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów w Jagiellonii jest Jesus Imaz, 54 trafienia i niech jeszcze śrubuje ten rekord. Jagiellonia na środku boiska. Nguyamba do Pazdana, Pazdan znowu do Aurelion. Aurelion w kole środkowym do Romańczuka, ten do Imaza. Piłka uciekła Jesusowi. Rywale wybijają to na środek, na oślep. Odpuszcza piłkę Michał Pazdan. Jest aut dla drużyny z Białegostoku. No i aut rzucony do naszego pola karnego. Tutaj Imaz chciał podać najpierw do Alomerowicza, ale zrezygnował. Gra do przodu do Miłosza Matysika. Matysik blisko linii środkowej, ale ciągle jeszcze na połowie Jagi. Na środek właśnie do Aurelion Nguyamby. Ten do Matysika, ten do Puerto. Nie spieszy się Jagiellonia. Nie chce Jagiellonia się odkryć. Nie chce rzucić wszystkiego. Postawić wszystko na jedną szalę, na jedną kartę, bo remis w tym meczu, przypomnę, choć na remis Jagiellonia na pewno nie gra, zagwarantuje nam utrzymanie w Ekstraklasie. Więc trzeba być mądrym, ostrożnym, ale też odważnym. Jak to gdzieś ostatnio słyszałem przy okazji meczu młodzieżówki czy kadry do lat 17 polskiej, proaktywnym. No i są białostoczani proaktywni, rusza prawą stroną boiska Przykryl, narożnik pola karnego, ale wygonili go gracze z Krakowa. Znowu podanie na środek połowy rywali do Nguyamby, ten do Romańczuka, Romańczuk do Matysika. Bardzo głęboko cofnięta w tej chwili Krakowia w takim systemie 5-4-1. No i proszę, oczywiście bramkarz. No i Jagiellonia kontynuuje ten atak pozycyjny z prawej strony pola karnego. Romańczuk znowu wypychany przez rywali, znowu do tyłu, znowu na środek pola gry drużyny w czarnych strojach, czyli Krakowi. Odebrali nam piłkarze z Krakowa tę piłkę, no i może być groźnie. Wychodzą we czterech, ale też dobry powrót już Bojana Nastića. Jeszcze raz przerywa akcję Karola Knapa, jednak Knapowi piłka została pod nogą, podał do Rupy. Rupa do tyłu do Hoskonena. Hoskonen przed własnym polem karnym, spokojnie, wysoki Finn, dobrze zbudowany, wszerz boiska z pominięciem na środku Jakuba Jugasa do Virgila Gicy. Gica do Oshimy, Japończyk drybluje, chyba piłka mu ucieknie, fałtnie, jeszcze utrzymał ją w boisku. Jest Knap, jest Rakoczy, jest Gica, więc Krakowia znowu gra na własnej połowie przez środek, tym razem trójka obrońców do Jugasa. Jugas do Oshimy, Oshima w pole w środkowym. Jagiellonia tym razem ustawiła też taki trójblok w defensywie 5-4-1. Przed chwilą tak samo grała Krakowia, teraz Jagiellonia. I teraz to pasy mają problem z dostaniem się pod nasze pole karne. Pazdan zabiera im piłkę na linii 16 metra do Imaza. Imaz bardzo ładnie do Guala na prawą stronę pola karnego. No ale Gual jest sam, musi czekać, aż podkręcą koledzy też do tej akcji. Podciągną, wybił to gracz z Krakowa. Saczek zostawił, żeby był aut dla Jagiellonii. Białystok na połowie rywali po prawej stronie. Saczek do Romańczuka. Ten do Saczka, Saczek do Matysika. Matysik po linii środkowej do Michała Pazdana. Michał w kole środkowym, wszerz do Imaza. Imaz bardzo aktywny, zresztą w każdym meczu i próbuje rozgrywać, i próbuje być z przodu. Jest wszędzie, gdzie jego drużyna potrzebuje. Puerto, Matysik. I teraz znowu Krakowia gra dokładnie to samo, co wcześniej Jagiellonia i wcześniej też Krakowia. 5-4-1 w defensywie. No takie, powiedzielibyśmy, może nie szachy, bo tam jednak te figury inaczej się przestawiają. Piłka w pole karne od Imaza w kierunku Przykryla, ale Łukasz Groszczo na posterunku. Słowacki bramkarz drużyny Krakowi. Kraków numer 31 na niebieskim stroju. Zresztą cały niebieski strój, niebieska bluza, niebieskie spodenki, niebieskie getry. Dokładnie tak samo. Jednolity strój, tylko że jasno-zielony, saledynowy. Bramkarza Jagiellonii Zlatana Alomerowicza. 13. minuta gry i Jagiellonia remisuje z Krakowią 0-0. I teraz znowu Jagiellonia broni się
dość mocno we własnym polu karnym, przed własnym polem karnym. No i Cracovia próbuje to rozmontować atakiem pozycyjnym. Piłkę jednak Białostoczanie zabrali rywalom. Pas dan do Alomerowicza. Zlatan atakowany przez Rakoczego, przez Makucha, przepraszam, wybija na środek boiska. Tam przejmują to rywale, ale podają do naszego Romańczuka. Romańczuk wygrał pojedynek z Knapem. Podał do Nasticia, Nastić do Imaza, który teraz w roli lewego obrońcy. Przez środek do Puerto. Rozciągnął dobrze grę Imaz. Puerto w prawą stronę do Matysika. Matysik do przykryla, ale ciągle nas atakują wysoko piłkarze z Cracovia. Wysoki pressing. 6 graczy pasów na naszej połowie, 4 na własnej, ale mijamy ten pierwszy słupek z ich... Oj, oj, oj! Imaz! Z 50 metrów strzela bramkę! Ależ to gol! Zaskoczył zupełnie Hroszczo! Wyszedł Hroszczo na 10 metr przed własną bramką. Jagiellonia minęła podaniem ten pierwszy mur obronny, a Imaz już nie patrzył, co trzeba robić dalej. On po prostu zobaczył, że bramkarz Hroszczo wysunięty jest bardzo daleko od własnej bramki. Strzałem z 50 metrów Jesus Imaz zdobywa 14 gola w sezonie. Jagiellonia prowadzi 1-0. Kapitalny strzał Jesusa Imaza. Może jeszcze będzie rywalizacja o koronę króla strzelców pomiędzy dwoma Hiszpanami. Gual często to powtarzał. Chcemy to wygrać razem. No, coś kapitalnego. 55 gol Jesusa Imaza w historii w Jagiellonii w Ekstraklasie i 14 w tym sezonie. Cieszmy się z Zenkiem, cieszmy się z kibicami. No i właśnie, pierwszy gol w tym meczu, kapitalny strzał z 50 metrów, może ciut mniej, może ciut więcej. I będą za chwilę Państwo widzieli, kto to zrobił. Tak jest, Jagiellonia prowadzi z Cracovią. 1-0 po kapitalnym uderzeniu Jesusa Imaza. To było mniej więcej ta najbardziej wysunięta część koła na połowie drużyny z Cracovia, a więc no, nie powiemy, że ze środka boiska, z własnej połowy nie. To była połowa Cracovii, natomiast jeżeli pole karne to jest 16 metrów, to jest jeszcze 16, no z 50 metrów to na pewno do bramki było, ale to już ci, którzy mają jakieś tam pomiary w oku albo po prostu aparaturę odpowiednią zmierzą, podadzą i będzie wszystko jasne. Najważniejsze, że Jesus przelobował Łukasza Hroszczo i Jagiellonia w tej chwili w 16 minucie prowadzi z Cracovią 1-0, a Jesus podjął rywalizację o koronę króla strzelców z Markiem Gualem. Fajnie, fajnie to wygląda. Gual 16 goli w tym sezonie, Jesus 14 i tak naprawdę aż dziw bierze, że mając dwie najlepsze strzelby w Ekstraklasie w tym sezonie, Jagiellonia na kolejkę przed końcem ciągle nie była. No w tej chwili w wirtualnej tabeli jest pewna utrzymania w Ekstraklasie. Jak źle to świadczy o grze obronnej drużyny z Białegostoku, ale całej drużyny, nie tylko obrońców. Jagiellonia atakuje znowu, lewa strona pola karnego. Jest piłka w 16, Jesus! Słupek ratuje Cracovię! I piłka jeszcze zostaje w boisku z prawej strony pola karnego. Saczek przed 16, Ngujamba może uderzy lewą nogą. Aurelion przekłada piłkę do Romańczuka, Romańczuk w prawą stronę do Matysika. Matysik w prawo do Saczka, Saczek z prawej strony pola karnego, cała Cracovia w 16 niemal. Jest Gual przed 16, Gual na lewą nogę. Jeszcze na prawą, obraca się w lewo, w prawo, nie ma miejsca do dania strzału do Saczka. Saczek do Ngujamby, też zablokowana droga do strzału, podanie do Romańczuka. Teraz taka piłka ręczna odbywa się w polu karnym i przed polem karnym drużyny z Cracovii. No Jagiellonia teraz zmuszona przez pressing pasów do cofnięcia gry na środek boiska. Puerto w lewą stronę do Michała Pazdana. Michał zatrzymał się, pokazuje Ngujamba, żeby grać do niego, ale Michał wybrał Puerto. Puerto w prawą stronę do Miłosza Matysika. 17 minuta gry, Jagiellonia prowadzi z Cracovią 1-0 po kapitalnym strzale. No niemal z połowy boiska za plecy bramkarza Cracovii, Łukasza Hroszczo, Jesusa Imaza. I Cracovia dalej czeka. Cracovia
tak jakby nie bardzo wiedziała, co w tej chwili ma robić. Czekać na rozwój sytuacji, na ataki pozycyjne Jagiellonii, czekać na możliwość kontrataku, czy też może ruszyć do przodu. Na razie wybrali wariant A, czyli stoimy, bronimy. Może Jagiellończycy zapędzą się na tyle w tych swoich atakach, że skontrujemy ich. No ale Jagiellonia też nie pcha na siłę tych piłek do przodu. Spokojnie gramy sobie na linii środkowej. O tak właśnie, ty do mnie, ja do ciebie. Ngujamba, Romańczuk, Puerto. Za chwilę pewnie też Matysik podłączy się z prawej strony, chociaż teraz Izrael sam z tą piłką gra do przodu. Podał właśnie do Matysika. Troszkę Miłoszew piłka uciekła, ale jednak utrzymał się z nią na połowie rywali i wywalczył rzut wolny po faulu Michała Rakoczego. No niemal dokładnie, może nie. Troszkę jakby przedłużenie linii pola karnego Krakowi po lewej ręce Lukasa Chroszczo, a więc będzie okazja, bo to blisko linii autowej boiska także dla jednego z Czechów. Był przykryl i Michał Saczek. Tomasz odszedł od tej piłki. Saczek zostawił ją sobie do dyspozycji, ale też podchodzi lewonożny Bojan Nastić i ostatecznie on przekonał Michała Saczka, że to jemu należy się chyba ta piłka, że to on będzie wykonywać rzut wolny. Podnosi lewą dłoń Bojan, więc on z lewej nogi albo Michał z prawej, Bojan z lewej. Piłka w polu karnym, będzie rzut rożny dla Jagiellonii, nie trafił głową w nią, zdaje się tam, a nie, nie będzie nawet rzutu rożnego, dlatego że piłka nie wiem od kogo się odbiła, w każdym razie Puerto ją, ostatecznie chyba to on główkował za linię końcową boiska. A teraz błąd w defensywie przykryla i sytuacja sam na sam, jest Rakoczy, ale dobry, doskonały powrót Romańczuka i jeszcze strzał, który broni Zlatan Alomerowicz. I teraz nie wiem, do kogo Zlatan ma pretensje. Czy do swoich kolegów, czy do sędziego. No do sędziego nie. Rywale błyskawicznie wykorzystali to, że Jagiellonia nie była zorganizowana w defensywie. Rakoczy ruszył niby sam na sam, ale jakoś zabrakło mu szybkości. Zdążył ślizgiem tam się pod nogi rywala położyć. A Romańczuk, jeszcze piłka wróciła pod nogi Rakoczego. Strzał z ostrego kąta w lewy róg bramki broniony przez Zlatana i obroniony przez Zlatana. A więc 20 minuta gry w tej chwili rozpoczęta i Jagiellonia prowadzi z Krakowią 1-0 po golu Jesusa Imaza z dalekiego, dalekiego dystansu. Ale teraz może być groźnie. Jugas! Aj, jak to niewiele zabrakło. Piłka jednak odbita od nogi obrońcy Jagiellonii i minęła słupek prawy bramki Zlatana o jakieś metr 50. Więc gdyby nie rykoszet, mogło być 1-1 po strzale trochę nieczystym czeskiego środkowego obrońcy Krakowi Jakuba Jugasa, ale no zresztą co tu gdybać. Najważniejsze, że któryś tam z obrońców tę nogę wsadził. W końcu po to tam stali piłkarze z Białegostoku. Nie tylko stali, ale byli aktywni w tej swojej obronie, żeby nie dopuścić do celnego strzału gracza Krakowi. Przeniosła się gra na drugą połowę boiska. Tam znowu będzie, zdaje się, Patryk Makuch piłkę wybijał. Znowu podniesiona prawa dłoń. Piłka dochodząca do bramki Jagiellonii, ale nie doszła. Jest w polu karnym. Ngujamba to wybije. Tylko kto to przejmie? Przejmie to Japończyk, zdaje się, Oshima. Wygrał pojedynek biegowy z Imazem, ale też Saczek teraz piłkę zabiera rywalowi. Fauluje Karola Knapa. Michał Saczek, więc rzut wolny. Kolejny stały fragment gry dla Krakowi w 21 minucie gry. Tym razem nie rzut rożny, a rzut wolny. No to tak na połowie Jagiellonii Białystok po prawej ręce Zlatana Alomerowicza, też blisko sektora zajmowanego przez trenera Krakowi Jacka Zielińskiego. Piłka będzie dogrywana, to nie będzie strzału bezpośredniego. Jest piłka w polu karnym, zdaje się, po strzale jednego z graczy Krakowi wyszła na aut bramkowy, więc Jagiellonia nie będzie tutaj miała żadnego problemu z tą sytuacją. Będziemy mieli chyba jakąś przerwę w tym meczu, dlatego że leży w polu karnym Jagiellonii gracz naszego zespołu. Chyba to będzie Miłosz Matysik, który tam gdzieś w walce o pozycję albo sam źle postawił nogę, albo też został trafiony przez któregoś z graczy Krakowi. No i w związku z tym sędzia musi poczekać, czy potrzebna będzie pomoc medyczna. Nasi fizjoterapeuci, koledzy Jarek Ołdakowski i Marcin Piechowski dobiegli do linii, żeby w razie czego wystartować, udzielać pomocy Miłoszowi, ale ten poleżał troszkę, już się pozbierał, już szybciutko wstał i wszystko z nim w porządku i bardzo pięknie i elegancko gramy dalej. 11 na 11, 22 minuta meczu się rozpoczęła na Stadionie Przysłonecznej w Białymstoku. Od 14 minuty gry po kapitalnym strzale Jesusa Imaza drużyna z Białegostoku prowadzi z Krakowią 1-0 i w tej wirtualnej tabeli ma 43 punkty, co absolutnie daje utrzymanie w Ekstraklasie, a jeszcze pozwala marzyć o tym, żeby na koniec sezonu zdobyć tutaj miejsce w górnej połowie tabeli. Niby tam 7, 8, 9, 10 bez znaczenia, a jednak nie bez znaczenia w podobno bardzo złej sytuacji finansowej Jagiellonii Białystok. Każde miejsce to dodatkowe bodaj 200 tysięcy do klubowego budżetu, więc tutaj można i cały milion złotych przyciąć, jak to się mówi popularnie, będąc na miejscu na przykład 7, a nie na miejscu 12. Jagiellonia pressingiem na połowie rywali, mają rywale problem z wyjściem z własnego pola karnego, przejmuje piłkę Romańczuk do Ngujamby, ten do Staczka, ten do Romańczuka, wycofał Taras piłkę na linię środkową do Puerto do Ngujamby, Aurelion
w swoim stylu. No look pasem w lewą stronę do Michała Pazdana, ten do Guala, Gual dookoła środkowego do Romańczuka, ten do Gujamby i znowu Jagiellonia gra ode mnie, no, ty do mnie, a do ciebie, ale teraz nie wy dwóch, tylko tutaj pięciu ludzi zaangażowanych w tę grę z piłką. Na chwilę piłkę stracił Gujamba, wybił mu to Patryk Makuch, ale trafiła piłka do mnie Matysika, ten do Puerto. Puerto tym razem niedobre podanie w ręce Lukasza Hroszczo, ale wcześniej, kiedy w tej 14 minucie Jesus Simas piłkę strzelił z 50 około metrów do bramki rywali, to wcześniej tam właśnie bardzo dobre podanie, takie mijające pierwsze szyki obronne Krakowi zastosował Israel Puerto. Zdaje się, że to on asystował, choć dziwna to w sumie asysta, skoro kolega strzela z bardzo dużej odległości. No ale asysta to asysta, więc Hiszpan to Hiszpana. No i to przyniosło nam gola na 1-0 w 14 minucie. Teraz mamy już koniec minuty 23. Pierwsza część pierwszej połowy już się skończyła. Zaczyna się, a powiedzielibyśmy, druga kwarta, choć oczywiście w piłce nożnej nikt meczu na kwarty nie dzieli. To są połowy. 24 minuta gry rozpoczęta, Jagiellonia cofnięta, czeka na to, co zrobi Krakowia, a Krakowia gra od lewej do prawej, tak jak my, długimi fragmentami, kiedy pasy, które dzisiaj nie grają w swoich biało-czerwonych pasach, tylko w stojach czarnych, ustawiają się w defensywie dość głęboko. My mamy, że tak powiem, mnóstwo podań, nabijamy od lewej do prawej. Teraz Krakowia ma to samo zadanie. Jagiellonia strzeliła bramkę. Jagiellonia nie musi nic wielkiego robić, oprócz tego w tej chwili, żeby grać bardzo ostrożnie, uważnie i mądrze w defensywie i szukać swoich okazji, być może do kontrataków, a jak się nadarzy, to może grać w ataku pozytywnym też, ale pozycyjnym. Powrót dobry przy Krilla, odbiera piłkę rywalom i jeszcze mądrze nabił nogi Makucha. Makuch sam tę piłkę wystrzelił sobie jeszcze za linię boiska boczną. Nie wiem, chciał, żeby nie było autu bramkowego. To jest taki zwykły aut dla Jagiellonii Białystok. No i Jagiellonia z okolic własnego pola karnego po prawej stronie boiska będzie grę wznawiać rzutem z autu, a konkretnie zrobi to Miłosz Matysik. Sędzia Karol Arys ze Szczecina pokazuje, z którego miejsca dokładnie piłka musi być wrzucona. Teraz cała Krakowia na naszej połowie w wysokim pressingu, oprócz oczywiście bramkarza Hroszczo, który znowu daleko wyszedł od własnej bramki, ale szybciutko wraca, kiedy tylko na środku boiska piłkę przyjął nie Imas, a Gual tym razem. Od razu przypomniało się Hroszczo, co się może wydarzyć. Teraz piękne techniczne zagranie Saczka, podanie do Przykryla. Przykryl biegnie z prawej strony pola karnego. No musi grać do Guala, bo tam nikogo innego nie ma. No ale odbijają to rywale, jest Rakoczy, ale dobry odbiór. Szkoda, że piłka nie została pod nogami naszych zawodników, ale też myślałem, że stracą to rywale. Jest to odbiór Tarasa Romańczuka na środku boiska. I brawa dla kibiców, i brawa od kibiców z Białegostoku, dla piłkarzy z Białegostoku. Cofnęliśmy grę we własne pole karne. Podał Israel Puerto do Zlatana Alamorowicza. Biegnie do niego Patryk Makuch, więc piłkę daleko Zlatan wybija na walkę, na Guala. Gual piłkę przegrał z Jugasem, ale podał Jugas do Oshimy. Oshima znowu do tyłu, do Gicy. Gica do Oshimy. No i Japończyk Takuto Oshima gra w prawą stronę. Rywale znowu na zasadzie wymiany wielu podań w środkowej strefie boiska. Jagiellonia cofnięta, znowu w takim systemie 5-4-1. Gual w tej chwili tylko statystuje, chodzi sobie, patrzy, co tam koledzy zrobią. No a oni mają problem. Dalekie podanie znowu w prawą stronę boiska, niedokładne. Od Oshimy do Rupy. No i aut dla Jagiellonii w 26 minucie pierwszej połowy. Przypomnę, od 14 Jagiellonia prowadzi po golu Jesusa i Maza z około 50 metrów. No pewnie ktoś to zmierzy, to będzie można wtedy już dokładnie podać. To jak mówiłem wcześniej, powtórzę raz jeszcze, była ta część koła, linia koła najbliżej pola karnego rywali, tego koła środkowego, więc odległość naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. No strzał Stadiony Świata, jak to się mówi na razie, to może być miano kandydat do gola kolejki. Zobaczymy, jak tam inne bramki jeszcze w tej kolejce będą padały. Przypomnę, wczoraj Zagłębie Lubin wygrało ze Stalą Mielec 2-0, a Korona Kielce no została, trzeba to jasno powiedzieć, zdeklasowana na własnym stadionie z Lechem Poznań, przegrała 0-3. To, że się przegrywa 0-3, to jeszcze pół biedy, ale Korona właściwie miała problem, żeby wyjść z własnego pola karnego. Tak silny jest ten Lech, więc dobrze by było dzisiaj już zapewnić sobie utrzymanie i spokojnie sobie z tym Lechem Poznań za tydzień grać na zakończenie sezonu. Jagiellonia pod polem karnym rywali. Gual, lewa noga. Gual jeszcze przed polem karnym, szuka lewej nogi, ale ciasno. Musiał się odwrócić na prawą do Romańczuka. Romańczuk rozciągnął grę w lewą stronę do Pazdana. Widać, że odrobili lekcję przed meczem z Jagiellonią piłkarze Krakowi. Absolutnie nawet pół metra wolnej powierzchni kwadratowego oczywiście nie ma Gual przed polem karnym. Teraz rusza z prawej strony Przykryl. Seria zwodów. Podanie do Ngujamby.
Po rykoszecie piłka trafia do Romańczuka. Ten znowu do Ngujamby. Znowu ciasno przed polem karnym rywali. Trochę za ciasno, bo rywale to wybijają, ale Oshima też niedokładnie i Jagiellonia ma aut na wysokości linii pola karnego. Po lewej ręce bramkarza Krakowi Lukasa Hroszczo zostawił przykry piłkę Matysikowi. Pokazuje się do linii końcowej Saczek, ale piłka w pole karne do przykryla. Uciekła Tomkowi. Niestety nie opanował jej. Jeszcze odbieramy tę piłkę. Wybijają to rywale, a konkretnie Karol Knap na uwolnienie na połowę. Jagiellonii Białystok, ale na środku naszej połowy jest tylko Zlatan Alomerowicz, gra w prawą stronę do Izraela Puerto. Puerto zamarkował podanie w prawo do Matysika, w lewo do Pazdana, a piłkę cały czas ma przy nodze. Zagrał na wprost do siebie do Ngujamby, ten z powrotem do Puerto, ten znowu do Ngujamby. Pokazuje Aurelion, żeby Matysik ruszył do przodu i dał mu tę piłkę na prawej stronie boiska. Piętką zagrał Matysik do przykryla, przykryl naciskany przez trzech rywali. Piłkę oddaje na własną połowę do Ngujamby. Ngujamba do Puerto. Puerto do Ngujamby, ten do Matysika, ładnie minął znowu podaniem trzech rywali. Ngujamba, piłka od Matysika do przykryla. Podłączył się do akcji ofensywnej Miłosz. Jak na środkowego obrońcę, to tak trochę niebezpiecznie. Brakuje go z tyłu. Jagiellonia jednak cały czas piłkę ma przy nodze. W lewą stronę rozgrywa Romańczuk do Imaza. Imaz szukał w polu karnym Guala. Odebrali nam to rywala, ale chyba Imaz też przerwie ich akcję. Nie udało się za pierwszym razem. Pazdan też się nie udało. Jest faul, sędzia jednak puszcza grę. I teraz, kiedy Jagiellonia piłkę odzyskała, jest przerwana akcja. No tam rzeczywiście było przewinienie Michała Pazdana na graczu drużyny Krakowi. To chyba Kornel Rupa. Nie Kornel Rupa, a Atu Hoskonen, nie Rumun Afin. A zatem na Hoskonenie przewinienie naszego zawodnika Michała Pazdana. Rzut wolny, ale to wszystko na połowie drużyny Krakowi, więc Jagiellonia już całą drużyną, też z Michałem Pazdanem, który jeszcze usłyszał kilka słów reprymendy od sędziego Karola Rysa ze Szczecina, ale żółte kartki nie obejrzał. Już Michał na swojej pozycji i znowu ustawiliśmy szyk obronny 5-4-1, czy 5-2-3 w tej chwili, tak przesuwamy troszeczkę w tej linii defensywnej. Odbierzemy piłkę czy nie? Na razie nie. Gica przy linii środkowej na naszej połowie szuka z przodu kogoś do gry ofensywnej. No tutaj Makuch wymienił podanie z Rakoczym. Faulowany jest Rakoczy. Michał Rakoczy siedzi na murawie. Pomaga mu tam kolega z drużyny, a dokładnie rzecz biorąc Karol Knap. Jest kilku tych polskich piłkarzy w drużynie Jacka Zielińskiego. No oczywiście bez złośliwości, kiedy Michał Probierz prowadził tę drużynę, tam czasami zdarzało się, że był jeden Polak w składzie, czasami dwóch. Nigdy zasadniczo więcej, a teraz tych polskich graczy mamy więcej. Karol Knap, piłka w pole karne, skaczą rywale, skaczemy my. Dobrze, teraz Romańczyk wybija to na środek, a wręcz na połowę Krakowi i wychodzimy teraz tak, żeby ewentualnie tych, którzy zostają w naszej szesnastce, złapać na offside. Ale nie, gracze z Krakowa też przez własnego bramkarza. Hroszczo w lewą stronę do Knapa. Knap zdaje się zaraz zagra do środka do Gicy. Tak jest, Rumun już wrócił na swoją pozycję lewego środkowego obrońcy do swojego kolegi ze środka. Tej trójki środkowych do Jugasa, Czech do Fina Hoskonena. Ten znowu do Jugasa. Jugas holuje piłkę to w lewo, to w prawo. Zatrzymał się z piłką na linii środkowej i zagrał teraz przez środek do Knapa. Wrócił Romańczuk. Nie, to Saczek za Knapem. Pięknie zabrał mu piłkę i uciekł ze zwodem. Trzech Jagiellończyków wychodzi przeciwko czterom graczom Krakowi. Oj, zatrzymany ten atak. Niestety nie wyszła kontra. Już musimy znowu ustawać pozycyjny, bo piłkarze w czarnych strojach już są przed własnym polem karnym. Najwyżej wysunięty Michał Rakoczy, a pozostali tak 30 metrów przed własną bramką i 45. Jagiellonia znowu w ataku pozycyjnym, tym razem przez prawą stronę, przez przykryla. Ten znowu na środek do Matysika. Matysik do Puerto na własną połowę. Ten do Pazdana. Pazdan wymienia podania z Romańczukiem w kole środkowym. Podłączył się jeszcze do tego Puerto. I znowu piłka do Romańczuka. Ten znowu za koło środkowe do Pazdana. Pazdan krótko do Romańczuka. Jagiellonia prowadzi w 31 minucie z Krakowią 1-0 po golu z 14 minuty Jesusa Imaza po strzale z bardzo, bardzo dużego dystansu. No i ciągle nabijamy teraz my te podania i próbujemy przedostać się w okolice pola karnego Krakowi, ale nic z tego nie wychodzi. Nie pchamy tej piłki na siłę, próbujemy utrzymać się jak najdłużej i cały czas to jest okolica linii środkowej. Teraz troszkę bliżej pola karnego, ale znowu nas wypychają piłkarze w czarnych strojach. Dobrze się utrzymuje Jagiellonia, ale tej zabawy nonszalanckiej trochę za dużo. Piłka u Puerto. Oj, Puerto zaatakowany bardzo brzydko przez Patryka Makucha. Nakładka.
wejście brzydkie zawodnika z Krakowi. On pokazuje sędziemu Arysowi, że absolutnie, że nic. No nie wiem, czy aż tak bardzo udawałby tutaj Israel Puerto, gdyby nie został zaatakowany przez Patryka Makucha. No leży, leży tam, zwija się z bólu. Gracz Jagiellonii podchodzi, przeprasza Patryk Makuch. Israel Puerto rozkłada ręce, pokazuje taki gest. No Patryk, tak się nie robi, tak nie wolno, brzydko się zachowałeś. Ale zasadniczo to chyba nic wielkiego się tam nie wydarzyło. Bo tak jak tam Puerto padł na murawę, jak się tam przewracał, to można byłoby odnieść wrażenie, że mu Makuch co najmniej pół stopy odkroił. A tutaj proszę bardzo, poleżał Izrael, pomyślał chwilkę i już sobie zagrywa piłeczkę na stojaka do Gujamby. Ten do Matysika, ten znowu do Puerto. Grają teraz w dziadka nasi trzej piłkarze z Makuchem. Piłka na połowie rywali, znowu ten atak pozycyjny, ale daleko od pola karnego. Teraz dobre podanie Guala z prawej strony, znalazł przykrywa, ten do linii końcowej. Przykryw, pole karne. Któż to uderzy? Bojan Nastić obok lewej, prawego słupka bramki Krakowi. No wreszcie taki moment zaskoczenia, przyspieszenie Jagiellonii. Takie usypianie długimi podaniami. Długimi, może podaniami krótkimi tylko, często wykonywanymi, więc długo te podania wymieniali gracze Jagiellonii. A tu raptem zagranie Guala w prawą stronę pola karnego do przykryla. Ten znalazł z lewej strony pola karnego rywali. Tam Bojana Nasticza, lewa noga. No Bojan ma tę lewą nogę, dobrze ułożoną, co pokazuje często w swoich środkowaniach różnych, czy to z rzutu wolnego, czy różnego. No i asystuje też często Bojan, a tutaj miał dobrą sytuację, może nie stuprocentową, może nie 90, ale taką 75, jak dobry bimber, byśmy powiedzieli. Ta sytuacja Bojana Nasticza, ale piłka przeleciała obok lewego słupka bramki Łukasza Chroszcza, więc w 33, a za chwilę 34 minucie gry Jagiellonia wciąż prowadzi z Krakowią 1-0 po golu Jesusa Imaza. Przerwana gra, nie, sędzia pokazuje, gramy dalej, choć Jagiellończycy domagają się tam zagrania, odgwizdania ręki gracza z Krakowa. No i właśnie tak, gdyby, tak sobie myślę, że gdyby w tej sytuacji doszło do jakiegoś nieszczęścia i gdyby padła bramka dla Krakowi, to pewnie trzeba byłoby wrócić do tej sytuacji, czy tam ta ręka była, czy nie było, ale na razie to nic wielkiego się nie dzieje, przynajmniej w tej chwili, bo tylko aut dla Krakowi, ale też ten aut na wysokości linii pola karnego po lewej ręce Zlatana Alomerowicza, więc trzeba być bardzo ostrożnym, bo mają piłkarze w czarnych strojach, pięciu graczy w naszym polu karnym, wybijemy to, chyba tak, jeszcze jest Rakoczy, Rakoczy ustawia piłkę na strzał, odbita piłka przez Romańczuka na środek naszej połowy, biera to Oshima i chyba zagra na własną połowę do Rupy. Rupa atakowany przez Guala, podwyższa Jagiellonia pressing i chyba Nguyamba piłkę zabierze. A jak niewiele zabrakło, żebyśmy wyszli z kontrą 3-2, gdyby Nguyamba to przejął, ale nie przejął. Rakoczy do Knapa, Knap w prawą stronę do Kornela Rupy. Kornel Rupa tam zagrywa piłkę pole karne. Oj, 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 jak groźny, jakiś groźny strzał oddał, ale niecelny głową. Całe szczęście Mateusz Bochnak nie trafił z idealnej pozycji po zagraniu. To chyba nie był Rupa, a Kalman, który dośrodkował, ja wiem, ze 40 metrów taką piłkę spod linii bocznej na 5 metr przed bramkę Jagiellonii Białystok. Zupełnie niepilnowany wahadłowy, lewy wahadłowy Krakowi Mateusz Bochnak. Na całe szczęście ta piłka jakoś mu się odbiła, byśmy powiedzieli troszkę złośliwie, od roga na czole. I poleciała daleko od bramki Jagiellonii, ale sytuacja była wymarzona. Dać taką piłeczkę w kozioł, nie miałby szans absolutnie Zlatan Alomerowicz, żeby to obronić. Tak to właśnie jednym takim podaniem z sytuacji, wydaje się, pod kontrolą Jagiellonii była bardzo, ale to bardzo groźna szansa i na szczęście niewykorzystana przez graczy Jacka Zielińskiego. Jagiellonia rozpoczyna autem bramkowym od własnej piątki, czyli Zlatan Alomerowicz na głowę do Gicy, Gica na Makucha, Makuch tutaj z Kalmanem też. Zaatakowali Puerto, zabrali piłkę, ale musieli to zagrać rywale do tyłu, bo my zastosowaliśmy pressing z przedostnego pola karnego, piłkę wybija na naszą połowę. Bramkarz rywali, jest główka Patryka Makucha, odbita piłka do pola karnego Jagiellonii i tutaj czeka na nią spokojnie nieatakowany przez rywali Zlatan Alomerowicz. 36. minuta spotkania. Jagiellonia prowadzi z Krakowią 1-0 po golu Jesusa Imaza z 14. minuty. To już Państwo doskonale wiedzą. Strzał, no powiedzmy z 50 metrów. Tak się będę tego trzymał, aż się wreszcie to nie wyjaśni, z ilu to było. Rzut wolny przez Jagiellonię, szybko wykonany, ale piłka niecelna od Imaza do Saczka. Chroszczo, bramkarz Krakowi, to złapał, podał do przodu do Hoskonena. No i rusza tutaj Finn do przodu, dalekim podaniem. Znalazł w polu karnym Kalmana. Kalman, ostry kąt. Cóż tam się dzieje? Nic się nie dzieje. Zagranie Beniamina Kalmana, fińskiego napastnika drużyny Krakowi, w ręce naszego bramkarza Zlatana Alomerowicza, więc Jagiellonia rozpoczyna grę od własnego pola karnego. Jest do rozegrania Imaz z pominięciem środka
podał w prawą stronę do Matysika. Matysik do Przykryla, ten przy linii środkowej naciskany przez Bochnaka. Spycha Bochnak naszego Przykryla do własnego pola karnego. Oj, niepotrzebnie Tomek tę piłkę tak długo holuje. Teraz wreszcie podał do Lemurowicza, ten atakowany przez Rakoczego. Na środek pola gry rywali, oni to zbierają. Teraz wyraźnie Cracovia przesunęła się do przodu, żeby presować już Jagiellonię na jej połowie i to z piłką. Ten atak pozycyjny ustawiają gracze w czarnych strojach. No popularne pasy, choć dzisiaj tych żadnych tutaj pasów nie mają. I znowu gra Cracovia od lewej do prawej z wykorzystaniem środkowych pomocników. Jest Patryk Machuk, silny zawodnik, uholuje dobrze piłkę do pola karnego, ale wycofał do tyłu do Rakoczego. No wycofał zawsze do tyłu, wycofał do Rakoczego. Ten do Gicy, Gica na zamach. Nasi stoją kompaktowo przed własnym polem karnym. Rakoczy próbuje znaleźć inne rozwiązanie w prawą stronę do Hoskonena. Hoskonen do Oshimy. Oshima na własną połowę do Jugasa. Jugas w prawą stronę do Hoskonena, ten do Oshimy, tam jest też Irupa i znowu jest Hoskonen i znowu piłka w prawą stronę, tym razem do Knapa, Knap wszerz boiska do Gicy, Gica daleko od pola karnego, nie mogą zbliżyć się gracze w czarnych strojach do pola karnego Jagiellonii, chociaż teraz może być groźnie, jest piłka w polu karnym, odbija to Alemerowicz na dalszy słupek, zbija to do Bochnaka, Bochnak w pole karne, Pazdan głową dobrze, ale podostrzyli wyraźnie piłkarze z Krakowa, teraz zepchnęli nas do naszego pola karnego, a tu jakiś problem, oj. Będzie bieda w bramce Jagiellonii, Białystok będzie chyba potrzebna zmiana. Zupełnie nie atakowany przez nikogo Zlatan Alemerowicz, mam wrażenie, zrobił sobie coś w nogę. Pokazuje, że chyba kolano mu uciekło i zdaje się to jest kontuzja. Kolana Zlatana Alemerowicza, tak, pokazują już nasi gracze, zmiana. To już jest koniec tego sezonu dla Zlatana Alemerowicza. Takaż tragedia, jakaż to wielka tragedia tego chłopaka. On tyle nam dał w tym sezonie. To jest jeden z absolutnych bohaterów Jagiellonii w tym sezonie, Zlatan Alemerowicz. Zlatan, który tyle piłek wyciągnął, chyba najwięcej obronionych strzałów w ogóle w tym sezonie. Gdyby nie on, to Jagiellonia miałaby dzisiaj nie 46 po stronie strat, a pewnie ze 146. Oczywiście tutaj lekko przesadziłem. Musi być dokonana zmiana w drużynie Jagiellonii. W bramce zagra młodziutki Sławomir Abramowicz, już się rozgrzewa. No i sytuacja bardzo, bardzo przykra. Oczywiście piłkarze obu drużyn teraz korzystają z przerwy, no bo dopóki będzie Zlatan leżał na murawie, dopóki go tutaj Noszowi nie usuną, przepraszam, nie usuną, brzydkie słowo, nie pomogą mu zejść z boiska, to będzie tutaj przerwa grze trwała. A może to wszystko tylko tak na początku wyglądało? Może te sygnalizacja zmiany w drużynie Jagiellonii Białystok w bramce, może to nieprawda, może to nie potrzeba, może nasi magicy w... Już jest i zmiana w drużynie z Białegostoku, też i inna, bo widzę, że Miłosz Matysik schodzi, trzymając się za twarz boiska. Jest Mateusz Skrzyczak przygotowany do wejścia na plac gry. Czyżby w jednej sytuacji dwie zmiany? No to naprawdę przedziwna by to była sytuacja. To jest 40 minuta gry w pierwszej połowie. Jagiellonia prowadzi z Cracovią 1-0. Oczywiście to wszystko, co teraz mamy, tę przerwę, sędzia doliczy. No więc cóż, chyba Matysik, jeśli dobrze widzę, zejdzie z placu gry. Kuśtyka bardzo powoli, chociaż nie, jakoś nie widzę, kto by to miał być. Skrzypczak przygotowany do wejścia na plac gry. Puerto chodzi bardzo dziarsko. Pazdan chodzi bardzo dziarsko. No tak, zdaje się, że kontuzja, tak jest. Miłosza Matysika, to jest ten dobry, młody piłkarz, utalentowany. No nie ma on szczęścia do zdrowia. Nie ma zdrowia takiego, byśmy powiedzieli, piłkarskiego. Czasami o zawodnikach, którzy są bardzo podatni na kontuzję, mówi się, że są trochę szklani. Oby to nie było nic groźnego. W każdym razie ciekawa rzecz, że Zlatan Alemerowicz zostaje w bramce. A więc na rozgrzewkę wysłany Sławek Abramowicz, ten młynek, którego tutaj pokazywali nasi piłkarze, dotyczył prawdopodobnie nie Zlatana Alemerowicza. Całe szczęście, ów, chociaż nie życzę też Miłoszowi Matysikowi niczego złego. Przykro, że on musiał zejść z boiska, ale na szczęście to nie było to, o czym myślałem, bo tam Zlatan pokazywał jakiś bardzo, bardzo poważny uraz. Ta sygnalizacja zmiany sugerowała mi, że trzeba będzie Zlatana wynieść z boiska, no ale okazało się, że to Miłosz Matysik opuścił plac gry i w jego miejsce na środku obrony, na tej najbardziej prawej środkowej obronie gra teraz Mateusz Skrzypczak. Pewnie ze 3-4 minuty sędzia doliczy do tej pierwszej połowy, tyle trwała ta przerwa. Jagiellonia prowadzi cały czas z Cracovią 1-0, teraz Cracovia uzyskuje przewagę, Cracovia ma częściej piłkę. Jagiellończycy mają problem, żeby to przejąć, muszą cały czas grać z tyłu w defensywie, no i pasy teraz panują, że tak powiem, na boisku, chociaż pasy trzeba wziąć oczywiście tutaj w cudzysłów, bo jak już mówiłem, powtarzam, Cracovianie grają dzisiaj w strojach jednolitych czarnych.
No i grają cały czas od lewej do prawej. Rakoczy ma z lewej strony Bochnaka, ale wolał zagrać do tyłu, króciutko do Gicy. Gica do Oshimy. Oshima w nogi naszego Orlion Gujamby, ten do Saczka, ten do Przykryla, ten do Gujamby, ten do Przykryla. I wychodzi Tomasz przez środek. Niedokładne podanie. Szkoda, że to nie przeszło do Imaza. Niepotrzebna strata, ale też dobry odbiór. Właśnie pozwolił sobie siatkę założyć Orlion Gujamba. Karol Knap tę piłkę kopnął w aut. Jacek Zieliński tutaj zagrzewa swoich piłkarzy do jeszcze lepszej gry, do jeszcze większego wysiłku, ale Cracovia w 42 minucie przegrywa w Białymstoku z Jagiellonią. Od 14 minuty po przecudownym golu Jesusa Imaza z dalekiego, dalekiego dystansu. Jagiellonia na połowie broni się własnej. Dobry powrót Skrzypczaka, chociaż piłki nie może odebrać tutaj Bochnakowi. Pokazał się jeszcze do gry Patryk Makuch, a sędzia pokazuje, nie ma nic. Makuch zdziwiony. Makuch chciał, żeby był rzut wolny dla Cracovii przy linii bocznej boiska i też blisko linii bocznej pola karnego. A tu się okazuje, że sędzia Karol Arys ze Szczecina pokazał: Patryku, wstawaj, nie będzie rzutu wolnego, gramy. Dalej Jagiellonia będzie grę wznawiać na 2,5 minuty przed końcem podstawowego czasu gry w pierwszej połowie przy prowadzeniu 1-0. Tutaj jeszcze sobie odnotuję w kajeciku tę zmianę. Jagiellonii Białystok, player out. Miłosz Matysik, player in, Mateusz Skrzypczak, 72 za 32. No i czeka wyraźnie Jagiellonia w tej pierwszej połowie na ostatni końcowy gwizdek pana sędziego, ale to jeszcze nie tak szybko, to jeszcze nie nastąpi za, tak jak teraz by to wskazywała tablica, czy dwie tablice za bramkami, 2 minuty tylko, pewnie jeszcze z 5, a może i 6 pogramy w tej pierwszej połowie, bo długa przerwa na leczenie naszego bramkarza Zlatana Alemorowicza. Na szczęście wszystko w porządku. Cracovia wymienia te podania, to bliżej pola karnego Jagiellonii, to dalej, tak jak teraz Jugas na linii środkowej, w lewo do Rakoczego. Rakoczy znowu ma Knapa w środku, czy dogra do niego, czy zagra do tyłu do Gicy, nawet nie do Gicy, do Jugasa, znowu do koła środkowego, na linię środkową, w to miejsce, gdzie mecze się rozpoczynają i drugie połowy też. Jugas do Gicy, Gica lewą nogą w pole karne, tutaj pilnowany gracz Cracovii. No, dobry wyskok Patryka Makucha, wysoki, jak mówiłem, facet zbudowany bardzo dobrze, jak jeszcze pójdzie w górę, to nasi mają z nim problem, ale wzięty w takiego hot doga, w taką kanapkę przez Nasticza i Pazdana. Makuch nie miał jak tej piłki uderzyć precyzyjnie, podał de facto głową do rąk Zlatana Lemrowicza. Jagiellonia wychodzi sprzed własnego pola karnego, niepotrzebnie bawi się tutaj Skrzypczak z piłką, ale wyszło z tego całkiem jeszcze nieźle, bo piłka odbita od nogi Beniamina Kelmana. Wyszła w aut i Jagiellonia rozpoczęła grę na własnej połowie. Japończyk Oshima piłkę wybija. Jeszcze bliżej linii środkowej kolejny aut dla Jagiellonii. Białystok, za chwilę rozpocznie się 45, a więc ostatnia minuta czasu podstawowego. W pierwszej połowie od 14 Jagiellonia prowadzi z Cracovią 1-0. I fajnie, że prowadzi, bo Cracovia naprawdę ciężka jest do pokonania w tym ich naprawdę kompaktowym graniu w obronie. Strzały z 50 czy więcej, czy ciut mniej metrów i Maza zaskoczył Łukasza Hroszczo w 14 minucie, ale poza tym no to tylko jedna dobra okazja Jagiellończyków, gdzie nie wykorzystał jej Bojan Nastić po szybszym rozegraniu akcji przez Guala i Przykryla. Ciężko pokonać defensywy Cracovii. Ona, mimo że przegrywa 0-1, tak jak teraz znowu cofa się dość głęboko. Jagiellonia znowu ten atak pozycyjny na połowie rywali ustawia. Piłka od Romańczuka. No, w kierunku właściwie ni to Imaza, ni to Bojana Nasticza. Wypuścił ją za linię końcową Łukasz Hroszczo, słowacki bramkarz drużyny z Krakowa. I on teraz będzie wznawiał grę wybiciem z tak zwanej piątki. A za 2-3 sekundy dowiemy się, o ile potrwa dłużej pierwsza połowa. Ja mówię, że 4 minuty. O, 3. No to wydaje się, że to taki delikatny wymiar kary, byśmy powiedzieli, zważywszy, że długo, takie miałem wrażenie, trwała przerwa na doprowadzenie do stanu pełnego zdrowia naszego bramkarza Zlatana Alemorowicza. Jagiellonia przejmie piłkę na środku boiska. Imas do Gujamby. Gujamba wszerz, ale też troszkę do tyłu w kierunku własnego pola karnego do Skrzypczaka. Skrzypczak, przypomnę, kilka minut temu zmienił kontuzjowanego Miłosza Matysika. Miłosz natychmiast pobiegł do szatni pod prysznic. A jego koledzy tutaj mają jeszcze około 3 minut do zakończenia pierwszej połowy przy prowadzeniu 1-0. Może jeszcze jedna jakaś fajna akcja drużyny z Białegostoku. Rywale piłkę nam zabrali, aut dla nich, ale na ich połowie wyrzucił piłkę Hoskonen do Jugasa, Jugas do Gicy, Gica
do Bochnaka, Bochnak do Rakoczego, Rakoczy do Patryka Makucha, ten na środek do Oshimy, Oshima do Gicy, Gica w lewą stronę do Rakoczego i znowu teraz pasy, tę piłkę próbują grać ode mnie do ciebie i z powrotem, ale Jagiellończycy się nie pozwalają ograć. Romańczuk raz piłkę odebrał, raz i jeszcze raz, i jeszcze raz i teraz już podał do Krzykila w prawą stronę. No ale nie bardzo Tomasz ma komu grać. Musi zatrzymać tę grę, musi rywali próbować mijać. No dobrze, miał na plecach dwóch przeciwników, brawa za to, żeby walczył out na własnej połowie, właściwie na linii środkowej, piłkę dostał do rąk nasz trener Adrian Siemieniec. No i jak zwykle w żółto-czerwonym dresie, ale też na sportowo jego znacznie bardziej doświadczony kolega, już z świmi włosami. No kolega po fachu oczywiście, bo nie wiem, czy Adrian Siemieniec z Jackiem Zielińskim są na ty, czy znają się dobrze, czy nie. No w każdym razie koledzy po fachu. No dwa razy starszy tak naprawdę Jacek Zieliński od Adriana Siemieńca, ale cóż, zmiana pokoleniowa także w trenerce w polskiej piłce. Na razie przy w tym takim, no, powiedzmy umownym pojedynku trenerów, młodziutki jak na trenera oczywiście i doświadczenie, Adrian Siemieniec, Jacek Zieliński, jego drużyna przegrywają 0-1, ale teraz błąd duży Zlatana Lomorowicza, oddanie piłka do rywala i jakżeż niewiele zabrakło, a Kalman wyrównałby na 1-1, pokazuje Zlatan Lomorowicz. Panowie, uspokójmy teraz emocje, bo naprawdę wielki błąd Zlatana Lomorowicza. Finowi Kalmanowi podał piłkę w polu karnym, wyszedł na prawą nogę Kalman, poszukał dalszego słupka, tego lewego słupka bramki Jagiellonii. No i na szczęście przestrzelił, to była 100% sytuacja po wielbłądzie Zlatana. Być może to jeszcze efekt tego urazu, po którym trzeba było przez dłuższą chwilę doprowadzać go do stanu pełnego zdrowia. Może zabrakło siły w tej uszkodzonej trochę nodze, stąd to niecelne podanie. Na szczęście to się nie zemściło. To była absolutnie setka dla Krakowi, zmarnowana przez Beniamina Kelmana, fińskiego napastnika drużyny Krakowi. Kraków chyba za chwilę koniec pierwszej połowy. Może jeszcze jedna akcja Jagiellonii. Próbuje tutaj Gual, wychodzi z własnej bramki Hroszczo, atakowany przez Guala i Imaza, kopnął piłkę na ławkę rezerwowych swojego zespołu i gra już w tej połowie nie będzie wznowiona. Jagiellonia żegnana brawami kibiców, około 16 tysięcy, może i ciut więcej. Schodzi na przerwę Krakowia po 45 minutach i 3 doliczonych. Jaga prowadzi z Krakowią 1-0. Bramka w 14 minucie po przepięknym strzale z niemal środka boiska Jesusa Imaza. Do przerwy 1-0. Słyszymy się za mniej więcej 15 minut. Za chwilę początek drugiej części gry, oba zespoły już na boisku z jedną zmianą w Jagiellonii. To co zapowiadałem, czego się spodziewałem po tym urazie Zlatana Lomorowicza, nastąpiło właśnie w przerwie. Przed chwilą wszedł na boisko 18-letni Sławomir Abramowicz, który zastąpił Zlatana Lomorowicza. Abramowicz za Lomorowicza. Wcześniej też zmiana w naszej drużynie w pierwszej połowie, Skrzypczaka Mateusza za Mateusza innego, Mateusza Miłosza, przepraszam, Matysika. No więc Jagiellonia w drugiej połowie w składzie Abramowicz, Skrzypczak, Puerto, Pazdan, Gujamba, Romańczuk, Przykryl, Saczek, Nastić, Jesus, Imas i Gual. A Krakowia bez zmian. W bramce Hroszczo, dalej Koskonen, Jugas, Gica właściwie, Rupa, Knap, Oshima, Bochnak, Rakoczy, Kelman i Makuch. Obejrzałem sobie w przerwie tę bramkę z 14 minuty Jesusa i Maza. Mówiłem ciągle, że to było 50 metrów i to było 50 metrów, ciut mniej, ciut więcej. Sprawdziłem, boisko na Stadionie Przysłonecznej ma 105 metrów długości, a Jesus był nie na linii koła w głębi połowy Krakowi, a bliżej linii środkowej, to było jakieś 5 metrów za linią środkową, 5 metrów w głąb pola gry Krakowia, zatem powiedzmy te 105 to jest 52,5 minus tam 5 metrów plus minus, no to około 50 metrów było, powiedzmy tam 48-49 do bramki Łukasza Hroszczo. To był strzał właśnie przepiękny z tej prawie linii środkowej boiska Jesusa Imaza w 14 minucie, który daje Jagiellonii do tej pory prowadzenie 1-0. Już 30 sekund gry za nami w drugiej połowie. Walka na środku boiska, przewrócony zdaje się w walce o piłkę z naszym Michałem Pazdanem Patryk Makuch, gracz numer 71 na czarnej koszulce. Przypomnę, Krakowia dzisiaj nie w swoich tradycyjnych pasiastych koszulkach, tylko w czarnych koszulkach, spodenkach i getrach. Jagiellonia tradycyjnie żółto-czerwone pszczółki.
spodenki czerwone i też pasiaste żółto-czerwone getry. Rywale zagrywają piłkę w pole karne. Kelman tutaj do Makucha. Makuch, oj. Piłka strącona pod nogi wbiegającego tam, zdaje się, Knapa, ale dobrze, choć trochę z taką pewną dozą nieśmiałości w naszej bramce czekał na rozwój sytuacji Sławomir Abramowicz. Ni to chciał wyjść, ni to chciał zostać na 10 metrze przed własną bramką i teraz spokojnie tę piłkę jednak złapał i pokazuje swoim kolegom z drużyny: panowie, wychodzimy, żadnego tutaj grania nie ma. No ale kopnął piłkę bardzo źle, lewą nogą na linię środkową prosto pod nogi Kornela Rupy, wahadłowego drużyny Krakowi. Oni to przejęli podanie, no i Atu Hoskonen gra przez swoich partnerów z linii środkowej obrony, konkretnie z pominięciem Jugasa do Gicy. Gica, dalekie podanie na Makucha, jak mówiłem, ten silny bardzo zawodnik, strąca piłkę głową na 5 metr, no i co tu było? Spalony był, a jeszcze pokazuje sędzia. Tak, spalony był, a jeszcze pokazuje graczy z Krakowa, że ucierpiał w tym pojedynku o górną piłkę, chyba z Michałem Pazdanem. Strącił głową piłkę do rąk Sławka Abramowicza, ale to nawet gdyby i tak nie było, to i tak był na spalonym gracz Jacka Zielińskiego, gracz Krakowi. I w 48 minucie Jagiellonia prowadzi z Krakowią 1-0. No i Jagiellonia też wznawia grę wybiciem piłki przez Abramowicza, lewonożny zawodnik, być może teraz lepiej z ziemi, z murawy tę piłkę kopnął zdecydowanie lepiej pod pole karne rywali. Tutaj przejął to Imas do Guala, Gual jednak nie zdążył do podania. Oshima, bardzo ładny dribbling na środku, minął tym dribblingiem dwóch naszych zawodników, minął też potem Nasticza i teraz Japończyk właśnie sobie gra z kolegami z drugiej linii, czyli z Knapem, ale my wysoko wychodzimy do pressingu i gracze z Krakowa zmuszeni do podania na własne pole karne. Tutaj zagrał Hoskonen do własnego bramkarza, do Łukasza Hroszczo. Jagiellonia wyszła teraz wyżej, 6 graczy mamy na połowie przeciwnika. Ultra dziecięca bawi się tym razem za bramką Sławka Abramowicza, tam też mają orkiestrę na tych sektorach, grają sobie wesoło, śpiewają i tańczą. No tak, abym powiedział, atmosfera Ameryki Południowej trochę na kibicu, na ultrze tej młodej, dziecięcej czy młodzieżowej ultrze Jagiellonii Białystok. Za bramką w tej chwili grającego z numerem 50 na zielonym, jasnym stroju Sławomira Abramowicza. Wymiana podań ze Skrzypczakiem, troszkę to niebezpiecznie wygląda. Dobrze jednak podał w lewą stronę piłkę Abramowicz do Pazdana. Wysoko wychodzą teraz piłkarze z Krakowa. Przebija się przez to wszystko Bojan Nastycz, piłkę stracił. No i Jagiellonia musi się bronić, bo Krakowia od początku tej drugiej połowy pokazuje, że chce doprowadzić jak najszybciej w tym meczu do remisu, a potem jeszcze starać się może zrobić jakąś większą krzywdę Jagiellonii Białystok. Dobrze białostoczanie się bronią, wybijamy piłkę za 16, piłka w pole karne, prosto w ręce Sławka Abramowicza. Próbował atakować go jeszcze Mateusz Bochnak, ale nic z tego nie wyszło. Jagiellonia tym razem od prawej strony. Czesi między sobą, przykryl do Saczka. Saczek do Nguyamby, ten do Saczka, ale znowu bardzo wysoko Krakowa teraz broni. Piłka do Abramowicza, na prawą nogę, ten słabszy podał. No źle, wstawia grę nogami piłkę nasz młody bramkarz, ale dobrze naprawił jego błąd Aurelion Guyamba. Ruszył do kontry, ale zatrzymał się. Zagrał przed własne pole karne, na środek naszej połowy, właściwie do Puerto. Puerto w lewą stronę, trochę niedokładnie do Pazdana. Pazdan już na linię środkową do Imaza. Imaz wymienia podania z Romańczukiem. Teraz Krakowia cofnięta. Jagiellonia próbuje grać atak pozycyjny, ale też bez szału, bez wariacji. Gramy na własną połowę. Nie trzeba tutaj za bardzo prowokować losu. Własne pole karne, Pazdan do Abramowicza. Ten z pierwszej piłki od razu dalekim podaniem na połowę rywali, ale rozkłada ręce Imas, pokazuje: ej, Sławek, spokojnie, to samo Gual, to samo Imas, takim ruchem dłońmi w dół, Sławek, bez paniki, nie gramy w hokeja na lodzie, nie gramy w osłabieniu 3-5, tak jak to czasami bywa z tymi przewagami w hokeju na lodzie. A tutaj Sławek wyraźnie chciał oddalić grę jak najdalej od własnej bramki, od własnego pola karnego. No, może lepiej tak niż prokurować kolejny błąd. 2 wznowienia gry nogami nie wyszło mu za bardzo, rywale przejęli piłkę. No, ale też nie można każdej ładować z własnego pola karnego pod linię pola karnego przeciwnika. Krakowia utrzymuje się w tej drugiej połowie na własnej połowie z piłką. Dobrze tam Oshima, ale wzięty w kleszcze między trzech. Imas zabrał piłkę rywalowi. Saczek ma z prawej strony przykryla, po rykoszecie piłka za plecy przykryla, ale Tomek do linii końcowej walczy tam z Rumunem Gicą, naciskany przez Rumuna. Już znowu tam pressing rywali i przykryl ma problem, będzie doszutkowanie. Jest piłka w polu karnym, ale co? Nie, opuściła plac gry. Rywale pokazują, że jest aut bramkowy. Kibice na ultrze za bramką Łukasza Hroszczo jeżdżą, nie godząc się z decyzją sędziego.
Wydawało im się, że powinien być rzut rożny dla Jagiellonii Białystok, ale rzut rożnego nie ma. A zatem w 51. minucie spotkania Jagiellonia prowadzi na stadionie przysłonecznym w Białymstoku 1-0. Od 14 minuty zresztą po golu z około 50 metrów Jesusa Imaza za plecy Łukasza Chroszczo, który wyszedł za daleko od bramki i dostał piłkę za kołnierz. Właśnie Chroszczo teraz też daleki wykop na naszą połowę. Tutaj Romańczuk wygrywa pojedynek główkowy z Makuchem, ale po głowie naszego kapitana piłka w aut, a więc Kornel Rupa do Karola Knapa. Zabrał piłkę Romańczuk Knapowi, piłka do Imaza. Ładnie dribbling na środku własnej połowy Imaza do Guala. Gual minął pięknie tutaj rywala i podał do Imaza. Biegnie Imaz z lewej strony pola karnego. Sam Gual w polu karnym. Piłka przed pole karne. Aj, dobra, to była interwencja obrońcy krakowskiej drużyny. Gdyby nie to, Gual miałby setkę na podwyższenie prowadzenia Jagiellonii. 17 gol, no ale nie ma 17 gola, bo Jagiellonia jednak nie potrafiła tutaj zaskoczyć obrony. Tam bardzo dobry powrót Czecha Jakuba Jugasa, który wślizgiem poszedł przed nogi Marka Guala. Mark teraz chodzi, macha rękoma. No, akcja Hiszpanów na środku boiska, pierwsza klasa, wymiana podań. Troszkę techniki, troszkę czarów i co? Czyżby kolejna zmiana w drużynie Jagiellonii Białystok? Czyżby kolejny gracz Jagiellonii potrzebował zmiany? Czyżby coś się znowu przytrafiło Bojanowi Nastyciowi? Poleżał, skrzywił się, grymas ból na twarzy Bośniaka, ale chyba wszystko z nim w porządku. Też widać, co się stało ze Zlatanem Alomerowiczem. Jego mięsień w lewej nodze, ten taki najpotężniejszy, to chyba czwórgłowy, jeśli ja się znam na anatomii męskiej, ludzkiej generalnie. Więc udo, generalnie rzecz biorąc, udo Zlatana Alomerowicza lewe, mocno obandażowane, to uraz mięśniowy, to nie kolano. Przeszkodziło mu wtedy w tym, żeby grać dalej. Jagiellonia we własnym polu karnym. Bieda tu jakaś się nam szykuje groźnie. Abramowicz broni strzał. No niezbyt mocny Mateusza Bochnaka. Zdaje się, że to był Bochnak. Zamykał akcję na 5. metrze. Po takiej serii jakichś dziwnych zagrań naszych defensorów. Ni to do przodu, ni to do boku. No generalnie rzecz biorąc, piłka spadła w prezencie trochę Bochnakowi, a on nie miał z czego uderzyć i całe szczęście, nie było siły w tym uderzeniu i Abramowicz to złapał, ale groźnie. Znowu Jagiellonia szybko traci piłkę przed własnym polem karnym. Gubimy się i to może za chwilę źle się skończyć. Teraz dobrze odbiór przed naszym polem karnym Puerto i ruszamy z kontrą. Jest nas ilu z przodu? Już linia środkowa, 4-4. Zagrana piłka do Guala od Przykryla, ale to prawa strona pola karnego. Gual tutaj ma mało miejsca, musi dryblować. Odbita piłka od nogi przeciwnika. Gica, zdaje się, podnosi tutaj naszego napastnika. Troszkę za wolno wyprowadzona ta kontra, tak jakby Jagiellonia trochę bała się tego, że jak szybko przebiegnie na drugą połowę, to przy kontrze nie zdąży wrócić. No i teraz znowu coś tłumaczą nasi piłkarze bramkarzowi młodemu Sławkowi Abramowiczowi. Tym razem był to Jesus Imaz, a Israel Puerto. On też o mały włos nie zagapił się i nie zobaczyłby podania od własnego kolegi. Mogłaby być z tego kontra dla Krakowi, no ale tak się nie stało na szczęście. I znowu Jagiellonia, tym razem ataku pozycyjnym. Rusza Bojan Nastić. Rywale piłkę zabierają, ale na chwilę tylko, bo już ją tracą, ale też tracimy i my. I podanie do przodu do Kalmana. Kalman, pojedynek biegowy z Puerto. Dobrze Puerto ustawiony w własnym polu karnym. Dobrze, czysto zastawił się Izrael i wybił piłkę mądrze do przodu do Bojana Nasticza. Bojan faulowany. No, prawdę powiedziawszy, z wysokości tutaj tego drugiego piętra, to mam wrażenie, że Kornel Rupa ma rację, że piekli się, że on nie faulował gracza Jagiellonii Białystok, ale sędzia zagwizdał. Zresztą asystent był bardzo blisko, więc pewnie sygnalizacja poszła od niego. Bojan Nastić cierpi, Bojan Nastić ma jakiś znowu problem zdrowotny, ale na razie gra dalej. Podchodzi, pociesza go po ojcowsku, bierze za policzek Adrian Siemieniec, ale już wiadomo, że to będzie zmiana w drużynie z Białegostoku, bo jest właśnie w tej chwili wyświetlona 27 na zielono, 5 na czerwono, a więc to już trzecia zmiana spowodowana nie ubytkiem sił, nie złą grą, a po prostu problemem zdrowotnym. Najpierw Miłosz Matysik, potem Zlatan Alomerowicz, teraz Bojan Nastić, a w jego miejsce numer 27 Bartłomiej Wdowik, czyli no powiedzmy lewy wahadłowy za lewego wahadłowego. Tutaj wielkiej filozofii w tej zmianie nie było. Abramowicz pod pole karne rywali po rzucie wolnym. Walczymy na połowie przeciwnika. Ngujamba mądrze. Piłka do Skrzypczaka. Rywale to zabierają, ale już nam oddają. Saczek przed polem karnym do Przykryla. Znowu tam Bochnak zabrał piłkę
ale podał do Gicy. Gica stracił ją chyba w pojedynku z Przykrylem. Walka bark-bark, czysto, sędzia nie gwiżdże, bo nacisnął rywal naszego zawodnika do linii bocznej. My zepchnęliśmy ich do linii końcowej. Piłka wybita na Makucha, na dookoła środkowego. Odpuszczony Makuch. Oj, pomylił się tutaj Michał Pazdan przy podaniu w prawą stronę do Knapa. Knap ma na obiegnięcie Rupę, ale przekłada piłkę na lewą nogę. Teraz prawie w lewą podaje do Rupy. Rupa przed pole karne. Pazdan, Kalman, wybić to. Rywale strzelają. Pusta bramka, odbita. Pazdan, jeszcze Knap. Ależ tu się kotuje w polu karnym Jagiellonii Białystok, ale wyszliśmy w tej sytuacji, przynajmniej w tej sytuacji wyszliśmy obronną ręką. Piłka na linii środkowej. Jest Juga z prawą strony do Hoskonena. Hoskonen jeszcze bardziej w prawo do Rupy. Ten do Makucha. Ten silny obraca się z piłką w lewo, w prawo. Kręci kółka z Gujambą na plecach. Podał jednak do Oshimy na środek. Jugas do przodu do Makucha. I nie możemy przerwać tej akcji rywali. Krakowia przed naszym polem karnym. Wymieniają te podania. Pazdan niepotrzebnie tam ostro idzie, ale odpuścił. I piłka znowu w pole karne. Jest Rupa do linii końcowej. Rupa będzie strzał głową któregoś piłkarzy Krakowi. Jest Puerto. Wybijemy to wreszcie, czy nie wybijemy? Przelatuje piłkę nad głową jednego z graczy Krakowi. Jest okazja, żeby wyjść lewą stroną boiska i rusza z atakiem do przodu Wdowik, ale niecelne podanie i zostają rywale na naszej połowie. Oshima do Rupy, Rupa w pole karne. Puerto głową za linię końcową, ależ się goduje przed polem karnym Jagiellonii Białystok i w polu karnym Jagiellonii Białystok. To dopiero 57. minuta. Dobrze, że prowadzimy 1-0, bo gdyby to było przy 0-0, serce biłoby jeszcze szybciej, emocje byłyby jeszcze większe i nerwy też. Około 16-17 tysięcy widzów. Oficjalna frekwencja chyba jeszcze nie była podana, ale to w tej chwili nie ma znaczenia. Najważniejsze to, że w 57 minucie Jagiellonia prowadzi 1-0 z Krakowią, ale pasy mają w tej drugiej połowie przewagę, zdecydowaną przewagę. Krótko rozegrany rzut rożny. Rakoczy z prawej strony pola karnego do Knapa. Knap w pole karne. Skaczemy my, skaczą rywale. Dobra interwencja Puerto. Uprzedził tam, zdaje się, Benjamina Kelmana. I rzut rożny, tylko że teraz po drugiej stronie pola karnego. Było wcześniej po lewej ręce Sławka Abramowicza, teraz jest po prawej ręce Sławka Abramowicza. Rywale z Krakowa tak, powiedzmy, spokojnie podbiegają do tam do rzutu rożnego. Znowu dwaj Polacy, Rakoczy i Knap w polu karnym Jagiellonii. Pięciu, sześciu graczy w czarnych strojach, takim trochę konduktem pogrzebowym zalatuje w polu karnym Jagiellonii. Ale może nic wielkiego złego się nie wydarzy. Skaczemy, oj, gol dla Krakowi i zdaje się, że to, nie wiem, czy to nie był samobój. Piłka odbita od głowy jednego z graczy Krakowi. Leży tam w polu karnym nasz zawodnik. Nie wiem, czy to gracz pasów strzelił tę bramkę, czy też ktoś z Jagiellonii rykoszet. Nie wiem. Za chwilę to się wyjaśni. Kolejny z piłkarzy Jagiellonii leży w polu karnym i to zdaje się, że to jest Taras Romańczuk, który też może być problem z jego nogą. On też powrócił do gry po kontuzji. Za chwilę speaker zawodów powie, kto w 58 minucie gry strzelił bramkę dla Krakowi. No nie wygląda to dobrze. Krakowia ma zdecydowaną przewagę. Krakowia spycha nas w nasze pole karne. No i teraz pytanie, kto strzelił bramkę? Jak Państwo słyszą, jest problem z identyfikacją tego zawodnika, bo gdzieś tam koledzy oglądają to na powtórkach i tak naprawdę nie wiadomo. Jest na pewno 1-1. Tak myślę, że gratulowali wszyscy piłkarze po kolei Patrykowi Makuchowi. Być może to on, a być może Benjamin Kalman. W każdym razie wielkie zamieszanie. Wojtek, ze studia mówisz, że kto? Czy to był samobój? A, czyli chyba tam odbiła się piłka od naszego zawodnika, jeszcze wpadła do sieci, więc to będzie zaliczone jako trafienie samobójcze. Za chwilę speaker to potwierdzi. Tak jest. Taras Romańczuk, żeby było śmiesznie, zaliczył bramkę samobójczą. Oczywiście przypadkowe to było, bo po prostu piłka odbiła mu się od głowy przypadkowo. W 58 minucie wcześniej atakowana, czy przez naszego zawodnika, czy przez gracza Krakowi. No nie ma to znaczenia. W każdym razie sytuacja jest, powiedzmy, nie to, że zła, bo ona nie jest zła. Remis daje nam trzymanie, ale jak widzę, jak gra Jagiellonia, jak przycisnęła nas, jak zepchnęła nas do defensywy głębokiej Krakowia w tej drugiej części gry. Teraz pasy jakby czekają na to, co zrobi Jaga. No a Jaga co ma robić? Może się rzucić do przodu, do ataków, bo to grozi kontratakami. To też pewnie potrafią krakowianie, ale też z drugiej strony no nie można bronić wyniku od 60 w tej chwili minuty przez pół godziny z tymi dodatkami. No może coś strzelimy za chwilę. Jagiellonia w polu karnym, jest Przykryl do Imaza. Nie, piłka dojdzie jednak do Czecha Jugasa. Jugas, środkowy obrońca drużyny z Krakowa, ten najbardziej środkowy z trójki środkowych, wybił to w aut. Jagiellonia jest pod polem karnym przeciwnika. Dobrze byłoby szybko odpowiedzieć golem, żeby nie nakręcić pasów, żeby dać sobie więcej wiary w to, że znowu panujemy nad wydarzeniami na boisku. Ale Krakowia na razie czeka.
Krakowia czeka, my rozgrywamy. Saczek, Ngujamba rozkłada ręce. Piłkarze z Krakowa stoją, pozwalają nam rozgrywać piłkę na ich połowie gry, na ich połowie, na ich placu. I próbujemy z prawej strony, ale tam zdaje się Gica zabrał piłkę Przykrylowi. Jagiellończycy troszkę jakby zniesmaczeni, troszkę jakby zwątpieni, a tu nie ma co wątpić, tu trzeba po prostu dalej grać w piłkę, bo remis nie jest wynikiem bardzo pewnym dla nas, tutaj trzeba prowadzić, no bo dużo czasu do końca nie ma jeszcze czego bronić. Niepotrzebnie teraz Gual, bo bierze się za grę między dwóch rywali, no ale sędzia uznał, że to jest faul naszego rywala, że rzut wolny wywalczył Gual. Sędzia teraz jeszcze prowadzi z nim rozmowę, bo Mark jak zwykle przy każdej akcji ma wiele do powiedzenia i kolegom, i przeciwnikom, i sędziemu. I długa, bardzo ta długa przemowa sędziego Karola Arysa ze Szczecina do Marka Guala. Rzut wolny dla Jagi wykonany. Jesteśmy przy polu karnym przeciwnika. Wymiana podań pomiędzy Wdowikiem i Romańczukiem. Teraz podłączył się do Guala. Zabrał mu piłkę spod nogi Japończyk Takuto Oshima. Ale aut dla Jagi z boku pola karnego drużyny z Krakowa, po prawej ręce ich bramkarza Łukasza Hroszczo. Niewiele ruchu z przodu, piłka na szesnastkę do Imaza. Imaz spychany do narożnika, podaje do Wdowika. Wdowik do Romańczuka, Romańczuk do Wdowika, ten do linii końcowej, ale tam nie poradzi sobie Bartłomiej Wdowik z dobrze pilnującym, zabezpieczającym drogi do własnej bramki Kornelem Rupą. Rzut aut bramkowy dla Krakowi i teraz cały stadion dopinguje Jagiellonia, Jaga, 62. minuta meczu. W 14 prowadziliśmy po strzale niemal z połowy boiska Jesusa Imaza. Pech w 58. minucie. Samobójcze trafienie przypadkowe zalicza Taras Romańczuk i już Jagiellonia nie prowadzi. I teraz dwie drużyny skupione przy linii środkowej. No taka formacja młyn byśmy powiedzieli. Jedni, drudzy, niedaleko od środka boiska. Piłka na głowę Kalmana, ten toczy pojedynek z Pazdanem. Przepychają się ci silni gracze drużyny z Krakowa w pojedynku takim fizycznym. Makuch, Kalman, to są takie, no, tury byśmy powiedzieli, takie żubry, gdyby nie to, że oni są z Krakowa. A to my tutaj mamy żubry w naszym regionie, w Puszczy Białowieskiej. Może biegają tam jakieś żubry też w okolicach Krakowa, na przykład w Puszczy Niepołomickiej. Kto to wie. W każdym razie Krakowia znowu przy naszym polu karnym i jest Knap, Karol Knap będzie rzucał piłkę z autu i znowu tych wielkich, potężnych mężczyzn w naszym polu karnym mamy tam 5-6, cała Jagiellonia w szesnastce, tylko poza Imazem, piłka w szesnastkę, żeby znowu nie narobić jakiejś biedy, oj, groźnie tam było, tym razem zdaje się za głowę złapał się Patryk Makuch, który strzelał, ale obok lewego słupka bramki Sławka Abramowicza. Przypomnę, w pierwszej połowie kontuzjowany Miłosz Matysik, za niego Mateusz Skrzypczak, w przerwie zmiana w bramce, kontuzjowany Zlatan Alomerowicz, w jego miejsce Sławomir Abramowicz, a potem jeszcze nie upłynął kwadrans gry po przerwie, a już trzeba było zmienić Bojana Nastycza, znowu problem zdrowotny, wszedł Bartłomiej Wdowik, no i to i teraz gramy cały czas przy remisie 1-1, ale nie ma pomysłu od dłuższego czasu Jagiellonia na to, jak tutaj pokonać drużynę z Krakowa w jej grze obronnej. Jak ich tu zaskoczyć? Tak jak jeszcze w pierwszej połowie czasami udawało się tam przedostać z piłką w pole karne, tak teraz w drugiej nie da rady. Bardzo dobrze broni się Krakowia. Krakowia, która właściwie w tym meczu przecież nic nie musi. Oczywiście chcą zająć jak najwyższe miejsce, dla nich to też pieniądze, ale oni bez presji, a my cały czas może nie z nożem na gardle, ale z takim scyzoryczkiem delikatnym, przytępionym zresztą. Jagiellonia na połowie. Oj, teraz będzie żółta kartka dla Pazdana. Bardzo brzydkie wejście od tyłu w nogi Patryka Makucha. Pazdan oczywiście się zarzeka, że on nic, absolutnie. A skąd? A gdzie tam? No ale sędzia przerwał grę po faulu Pazdana, na szczęście na ich połowie. Teraz podchodzą piłkarze z Białegostoku i po prostu klepią Makucha, bo on cierpi po naprawdę brzydkim wejściu od tyłu w nogi przez Michała Pazdana. Ale jak się okazało, nie było tam znowu nic takiego, co by urwało nogę, co by doprowadziło do potrzeby reanimacji Patryka Makucha z Krakowi, albowiem zawodnik, który już pocieszył się tym, że jego rywal dostał żółtą kartkę, wstał. No i naprawdę ten silny, wysoki, potężnie zbudowany mężczyzna, podobnie jak Finn Benjamin Kalman. Oni dwaj próbują rozbijać te nasze szyki obronne. Jak to się mówi, napastnicy grający tyłem do bramki. No oni faktycznie, ich zadaniem jest trochę się utrzymać, przyjąć piłkę na głowę, przytrzymać ją albo zgrać koledze. I właśnie piłka teraz znowu do Makucha. Groźnie musi tam ratować sytuację Skrzypczak. No Makuch niezadowolony, bo tak jak to miało być, piłka zgrana w sześć pola karnego, a Jagiellończycy pogubieni w tym polu karnym. Też w sumie bez wielkiej presji, miał tam czas Mateusz Skrzypczak, żeby tę piłkę może przytrzymać, a może próbować wybić w aut, a tymczasem jest takie zagranie
bardzo bezpieczne na alibi za linię końcową boiska, a to jak wiadomo pachnie brzydko w naszym polu karnym, bo przewaga wzrostowa, tak to się wydaje, bo tam oprócz tego Makucha, oprócz tego Kalmana, jeszcze bardzo wysoki Jugas, jeszcze bardzo wysoki Gica, no a też i Hoskonen, to też nie ułomek, piłka będzie dochodziła do bramki Sławka Abramowicza, jest w polu karnym groźnie, aj, ratujemy się, ale rywale są z drugiej strony pola karnego, Hoskonen. Przed szesnastkę, dolszymy, nie potrafimy znowu wyjść z pola karnego. No powiem, teraz piłkę łapać nie musi. A Abramowicz musi to wybić albo może utrzymać przy nodze Saczek. Do przodu, do Przykryla. Przykryl faulowany przez Gitę. Nie, sędzia pokazuje, nie ma faulu. Sam się z głodu przewrócił Przykryl. Źle gra Jagiellonia w drugiej połowie. To troszkę przypomina te nieudolne nasze próby, tylko na szczęście Krakowia to nie Legia Warszawa. Legia biła nas i patrzyła, czy równo puchnie. Tutaj Krakowia nie ma takich pomysłów, nie ma takiego Josue w ich składzie, który by nas tam męczył tymi penetrującymi podaniami. No dobra, oni odpoczywają, teraz my do przodu, ale znowu niecelne podanie Pazdana w stronę Guala. No ma pretensje Gual do Pazdana, rusza na te piłki, a żadnej nie dostał jeszcze w drugiej połowie, poza jedną akcją, kiedy jednak rywale nam piłkę wybili spod nóg Guala po kontrze Hiszpanów i Maza i właśnie Marka Guala. Może teraz Romańczuk w lewą stronę do Guala. Gual ma przy sobie Knapa. Ruszył na obieg Wdowik, ale Gual złamał to do środka. Piłkę podaje w pole karne. Chciał znaleźć z prawej strony Przykryla. No Przykryl zatrzymał się w tej akcji. Pomysł Guala niezły. Przykryl w sumie albo za późno się zorientował, że ta piłka będzie leciała w pole karne, albo już nie miał siły, żeby ją gonić. Nic z tego nie wyszło. Oj, powoli ten czas płynie. Oj, bardzo powoli. Jeszcze 24 minuty gry czasu podstawowego. Też spojrzał na zegarek przed chwilą Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Tutaj nie ma mowy o żadnej szarży białostoczan. Ten remis, który daje nam pewne utrzymanie, jest szanowany, ale to jest bardzo niebezpieczny wynik. Ale nie będę krakał. Nie chcę nic wykrakać. 1-1, to nie jest tak niebezpieczny wynik, jak mawiał klasyk Czesław Michniewicz, prowadzenie 2-0. Można pożartować, że na szczęście Jagiellonia w tym meczu nie prowadzi 2-0. Jesteśmy na środku boiska. Krakowia w Pazdana, Pazdan na ich połowę. Gita w lewą stronę do Bochnaka, cały czas bez zmian w swojej drużynie Jacek Zieliński. On teraz nie potrzebuje zmieniać, bo jego maszyna jest dobrze naoliwiona, jego maszyna dobrze pracuje. I znowu ten wysoki Makuch. A cóż tam robi Wdowik? Czemu on tej piłki nie wybija za pole karne? Wybił Pazdan, ale to też takie było, taka taczanka wielkanocna właściwie. Taki, czasami niektórzy mówili, trenerzy, to chyba Wojciech Łazarek takiego taś-tasia zagrał po murawie. Zamiast daleko do przodu, cały czas akcja w polu karnym albo w okolicach pola karnego Jagiellonii. Znowu aut dla Krakowi, znowu po lewej ręce Sławka Abramowicza. Dla nich to prawa strona ataku. Karol Knap, ten się specjalizuje w dalekich wrzutach piłki w pole karne. Ruszył Knap, piłka leci, bardzo, bardzo wysoko leci. Przejmują to rywale, wybijemy. Wdowik, do kogo? Do Guala. Nie możemy wyjść, leży na boisku Oshima, kontuzjowany. Będzie potrzebował Japończyk pomocy. Tylko czy Skurcz go złapał, czy też już trzeba będzie i jego zmieniać. Patrzę tutaj, sztab medyczny Krakowi rusza na boisko. Japończyk pokazuje, że cierpi, że naciągnął mięsień albo że go złapał Skurcz. No bardzo w sumie to i dobrze, że ta przerwa nastąpiła, bo będzie to trochę czas na uspokojenie nerwów, na złapanie oddechu w przypadku defensorów Jagiellonii Białystok, którzy od dłuższego czasu, no ba, od właściwie pierwszej minuty drugiej połowy mają się tam spyszna, mają co do roboty. Raz lepiej, raz gorzej im to wychodzi. No ten samobój nieszczęsny, przypadkowy teraz Romańczuka w 58 minucie gry doprowadził do remisu. Wcześniej, przypomnę, w pierwszej połowie kapitalny strzał niemal z połowy boiska i Jesusa i Maza. Długo Jagiellonia w tym meczu prowadziła, ale teraz znowu przerwa dłuższa. Sędzia oczywiście też to doliczy. W tym momencie dokładnie 21 minut do zakończenia czasu podstawowego tego meczu. Ciężkie warunki do gry w Białymstoku. No powiedzielibyśmy, że tak bardzo. Bywało i pod 30 i trzeba było grać. 30 na plusie. Dzisiaj chyba tak około 25, ale już większa część boiska zacieniona, tak powiedzmy, od prawego słupka bramki Sławka Abramowicza do lewego słupka bramki Łukasza Hroszcza po drugiej stronie boiska jest więcej cienia. Dalej za tymi słupkami to jest strefa nasłoneczniona, no ale jednak w większej mierze ten mecz toczy się w cieniu i tego cienia szukają ciągle piłkarze z Krakowa. Znowu z prawej strony pola karnego Rupa, Puerto wybija, ale nie zbieramy drugiej piłki, zbierają to krakowianie. Jagiellonia ma wielki problem z przetrzymaniem piłki przy własnych nogach, a Karol Knap łapie luz. Karol Knap już Oshimy. Oshima kontuzjowany, wrócił do gry, a piłka odbita przez Rupę na pierś naszego Aurelion Gujamby i kolejny korner dla Krakowi.
Nie chcę powtarzać tego słowa, że tego zdanka, że brzydko pachnie, że ciągle albo bardzo często brzydko pachnie w polu karnym Jagiellonii Białystok po tym, jak krakowianie robią tutaj zamieszanie. Ciągle cisną, ciągle duszą, ciągle presują. Jagiellończycy nie potrafią tej piłki na dłużej utrzymać. Pierwsza połowa jakoś to lepiej wyglądała. Znowu piłka w pole karne. Dobrze, przelatuje Abramowicz, dziobnął piłkę nad głową atakującego z lewej strony pola karnego Jakuba Jugasa. Gdyby nie to Czech, tę piłkę głową pewnie posłałby albo na 10. piętro stadionu w Białymstoku, albo rozerwałby siatkę w bramce Abramowicza. Na szczęście nie musimy tego sprawdzać, bo Sławek wydawało się wolny przelot, ale nie, tam było dobre wyjście, piłka przeniesiona na drugą stronę boiska. Przez całą szerokość boiska przebiegł Knap. 105 długości, 68 metrów szerokości ma płyta boiska w Białymstoku, więc te 68 metrów przebiegł Knap. Znowu piłka w polu karnym, wybijamy, ale rywale nas wpychają w pole karne, non-stop. No teraz się udało wreszcie utrzymać dłużej, ale to tylko dlatego, że w walce o górną piłkę w polu karnym własnym Michał Saczek został sfaulowany przez jednego z graczy Krakowa i w 72 minucie gry jest rzut wolny dla Jagiellonii. Widać, jak ta Jagiellonia szanuje ten wynik, jak ta Jagiellonia się nie spieszy, jak Sławek Abramowicz pokazuje swoim zawodnikom: panowie, nie szukajcie tutaj kwadratowych jaj we własnym polu karnym, wychodzimy, walczymy o piłkę, ale na ich połowie, żeby mieli daleko do naszej bramki sprzed własnego pola karnego. 18-latek w bramce Jagiellonii Białystok awaryjnie musiał wejść za Zlatana Alomrowicza po kontuzji Bośniaka z Jagiellonii. A rywale szybko piłki zbierają, a rywale szybko nam te piłki dostarczają w nasze pole karne. I teraz Makuch wygrał pojedynek z Pazdanem. Makuch będzie sam na sam, czy nie? Makuch, słupek ratuje Jagiellonię, dobitka! Jak przestrzelił gracz Krakowi! Ależ Jagiellonia gra źle w defensywie, ależ Jagiellonia ma problemy. Któż to zmarnował tę setkę? Chyba Karol, nie, to nie Knap, to Michał Rakoczy. 73. minuta. Naprawdę nie jest demonem szybkości Patryk Makuch. To silny, dobrze zbudowany mężczyzna. Ja przepraszam za to porównanie. To nie jest ogier z wyścigów. To jest taki bardziej koń rasy Sokulskiej. Przepraszam za to porównanie raz jeszcze. Ale on wygrał pojedynek biegowy z piłką, z Michałem Pazdanem, który nie dał rady. Strzał w słupek, piłka pod nogi Michała Rakoczego. Jak Rakoczy nie trafił tego do pustej de facto bramki? Wie tylko on sam. Może zlitował się nad Jagiellonią, może nie chciał trafić. Jagiellonia ma przeogromne problemy w drugiej połowie. Bardzo, bardzo źle gramy w defensywie. Pazdan teraz przerwał jednak akcję rywali, ale ciągle jesteśmy na własnej połowie, a Krakowia nie odpuszcza, a Krakowia nas spycha, a my oddajemy piłkę po drugim, góra trzecim podaniu i musimy za nią gonić, a jeżeli gonimy za piłką, to się męczymy. A rywale klepią. Michał Rakoczy, on miał kilkadziesiąt sekund temu, no kapitalną wręcz okazję wypracowaną przez Patryka Makucha, żeby doprowadzić do wyniku 2-1 dla Krakowi. Ale oni znowu swoje i znowu tą prawą stroną. To dokładnie widzą, co się dzieje, tak jak w meczu z Legią w Warszawie. Jagiellonia miała problemy z tej prawej strony, naszej lewej strony defensywy. Dokładnie to samo zalecił swoim zawodnikom grać Jacek Zieliński. Widzi, że my tu pływamy. Czy tam Pazdan gra, czy tam gra a Skrzypczak, czy Stoinowicz, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. My gramy w defensywie bardzo, bardzo źle. Jagiellonia potrzebuje wytrzymać jeszcze 17-18 minut czasu podstawowego i czas doliczony, żeby zakończyć to widowisko tym remisem. No bo aż nie chce się wierzyć, że będziemy mieli jakąś swoją szansę, choć może, kto to wie, być może coś nam się jeszcze trafi do przodu, bo na razie nie potrafimy dostać się w okolice pola karnego Krakowi, a Krakowia nas dusi, a Krakowia nas, no może nie niszczy na naszym polu gry, ale ma przewagę ogromną i może wreszcie jakaś akcja, która zatrzyma ich zapędy. Jesus Simas, dobre podanie w prawą stronę, nie za dobre, za późno, spóźnione, ale odbieramy rywalom piłkę na ich połowie, faul taktyczny teraz Romańczuka. I będą dwie zmiany w drużynie z Białegostoku. Widzi trener Jagiellonii, co się dzieje w naszej defensywie. Schodzi Michał Pazdan, który nie wyrabia fizycznie. W jego miejsce Duszan Stoinowicz. A ta zmiana w ogóle mnie nie dziwi. Schodzi Pazdan, wchodzi Stoinowicz. Ale także zejdzie z boiska prawdopodobnie. No, prawdopodobnie zejdzie 38. Nie ma takiego numeru jak 38. Chyba 28, 39. Aurelion Guyamba. A więc Guyamba schodzi, wchodzi w jego miejsce Tomasz Kupisz. Tylko jak teraz ustawi na boisku naszych zawodników Adrian Siemieniec? No bo przecież Guyamba jest zawodnikiem defensywnym środka pola. A tak mi się wydaje, że cofa się do pomocy Romańczukowi Michał Saczek, a tym takim
bardziej ofensywnym pomocnikiem właśnie będzie Tomasz Kupisz. Piłka dla Krakowian. Kwadrans do zakończenia podstawowego czasu gry plus czas doliczony, więc z tego czasu jeszcze w tym meczu naprawdę bardzo, bardzo dużo. No tych zmian już trener Jagiellonii Białystok zrobił 5. Już nie ma kolejnych. Wszyscy muszą do końca meczu wytrzymać. Tutaj nie ma zmiłuj. To wszystko trzeba dać już z serca, płuc, z wątroby, nerek, grasicy. Co tam, kto tam jeszcze ma do uruchomienia? Nawet z Jonder Jagiellonia we własnym polu karnym, ale tutaj nie będzie niebezpieczeństwa, bo Sławomir Abramowicz łapie piłkę po niedokładnym podaniu z drugiej linii od Oshimy. Proszę tylko zwrócić uwagę na to, startowaliśmy do tego meczu z trójką środkowych obrońców Matysik, Puerto, Pazdan. W tej chwili z tej trójki został tylko Puerto. Na prawej Matysika zmienił Skrzypczak, na lewej Pazdana zmienił Stoinowicz. Trochę się dziwię, że Stoinowicz gra z lewej strony w tym bloku środkowych trzech obrońców, bo to zawodnik prawonożny. On przecież czasami był ustawiany nawet na prawej stronie obrony. Czy jeszcze większe problemy miałby tam Skrzypczak? Nie wiem. No, teraz przekli, dobry odbiór na własnej połowie. Może okazja do kontry. Dobrze byłby strzelić bramkę. Gual w prawą stronę do Kupisza. Kupisz z prawej strony pola karnego. Piłka w szesnastkę. Ale do kogo on tam zagrał? No nie było nikogo po drugiej stronie pola karnego. Kompletnie bez sensu zagranie Kupisza. Jest Kornel Rupa do Kelmana. 16 251. Taka jest oficjalna liczba kibiców na stadionie w Białymstoku. Oczywiście 5 tysięcy to są młodzi kibice dzisiaj w ramach młodej ultry Jagiellonii Białystok. No ale oni też są równoprawnymi uczestnikami tego widowiska. Jagiellonia musi się znowu bronić. Oby tam nie było biedy, ale chyba Skrzypczak zdąży. Nie może podawać do bramkarza, chociaż mógłby, tylko że się bał. Naciskany przez Bochnaka. Dobrze, uwolnił się Skrzypczak. Podał do Kupisza. Kupisz ma dużo miejsca z prawej strony boiska. Szuka dalekim podaniem z przodu Imaza. Czy dojdzie piłka do Imaza? Doszła. Minął Knapa. Imaz ma Guala, ale sam. Imaz. Imaz! No to był pierwszy strzał Jagiellonii w drugiej połowie spotkania. W środek bramki Lukasa Hroszczo, więc dopiero teraz minęły 32 minuty od momentu, kiedy sędzia wznowił grę po przerwie i Jagiellonia dopiero pierwszy strzał celny albo i niecelny oddaje w tym meczu. No ale pokazaliśmy, żeby Krakowianie też nie byli tacy pewni siebie, żeby nie za bardzo też ruszali tutaj wszystkie siły do przodu, bo widać, że można ich ewentualnie będzie skontrować. Zmianę szykuje chyba nawet dwie. Na razie jedną na trener Krakowi Jacek Zieliński, przygotowany do wejścia na plac gry Jani Atanasow, Macedończyk, o którym też mówiło się, że może trafić do Białego Stoku, ale on wylądował w Krakowi. Jagiellonia teraz dobrze się obroniła znowu po dalekim podaniu do Makucha, przejął piłkę Wdowik, tylko co z nią zrobi? Na środek naszej połowy, oj tutaj niebezpiecznie, ale też złe zagranie, brzydkie zagranie. Ja bym żółtą kartkę dał Japończykowi Oshimie, może on i nie chciał, ale kopnął w Achillesa od tyłu Michala Saczka, no i Oshima pokazuje, że on wie, że popełnił błąd, popełnił grzech piłkarski, ale tylko słowna reprymenda od sędziego i będzie gra toczyć się dalej. Schodzi 18 w drużynie Krakowi. 18 w drużynie Krakowi. To jest Takuto Oshima. On właśnie faulem pożegnał się z tym meczem, a wchodzi, jak mówię, w jego miejsce Macedończyk Jani Atanasow. Do środkowej strefy boiska. 79 minuta meczu, 1-1 cały czas na stadionie w Białymstoku. Jagiellonia kontra Krakowia. No i ten wynik cały czas dla nas korzystny, ale to jest cały czas taki, który powoduje szybsze bicie serca, powoduje, że nie możemy być niczego pewni. Czy już dziś zapewnimy sobie utrzymanie w Ekstraklasie, czy nie odpukać i będziemy czekać na korzystne wyniki, na przykład w meczu Śląska z Miedzią, czyli niewygrana Miedzi, Wisły Płock z Rakowem, niewygrana Wisły, no a zresztą co tutaj gdybać, lepiej wziąć sprawy we własne ręce i po prostu strzelić drugą bramkę, albo w jakiś tam sposób, szczęśliwy lub mniej, doprowadzić do szczęśliwego finału pod tytułem remis 1-1 z Krakowią. Rozpoczęła się 80. minuta meczu, jakaś spinka Kupisza z Jakubem Jugasem. Kupisz pokazał, że był faulowany. Pokazał znowu Czech, że nic takiego nie zrobił sędzia. Karol Arys znowu wzywa do siebie obu graczy i pokazuje, że panowie, skończmy dyskusję. A tu na stadionie w Białymstoku dawno niewidziana rzecz. Meksykańska fala. Boże, toż to kiedyś wystartowało w latach 80., kiedy na stadionie przy Słonecznej było 25-30 tysięcy. No i ruszyła ta fala. I młoda ultra za bramką Abramowicza. Ciekawe, czy kibice Krakowi w tym wezmą udział. Nie wzięli. Teraz fala ruszyła przeze mnie. Już jest z lewej strony i podąża w stronę ultry, tej dorosłej ultry, już jest na łuku, już zmierza za bramkę Łukasza Hroszczo i właśnie tam się kończy. I za wielka fala, zapitala, można by tak powiedzieć, po raz kolejny.
Jagiellonia zabiera piłkę rywalom. Jest Jesus Imaz na środku, podaje do Kupisza. Gdzie gra Kupisz? Dlaczego gra do tyłu? O matko, podał do siebie. Na szczęście nie przejął tego podania Kelman. Kelman z Makuchem też już trochę zmęczeni. To są tacy, mówię, ciężcy zawodnicy. Oni po prostu potrzebują siły, ale finezji i sprintów to oni nie robią. Jagiellonia próbuje teraz zepchnąć rywali do ich pola karnego. Prawa strona boiska. Jest Michał Saczek, a fala wokół stadionu przy Słonecznej krąży. I jeszcze raz. Jagiellończycy próbują w ataku pozycyjnym. Jest z lewej strony pola karnego, ale trochę za wąsko. Piłka od Wdowika do Grosz ląduje po jeszcze rykoszecie, po odbiciu przez jednego z graczy Krakowi. Niespełna 9 minut do zakończenia, przepraszam, niespełna 10 minut do zakończenia meczu w podstawowym czasie. Fala okrążyła w międzyczasie. Już po raz chyba czwarty Jagiellonia przegrywa, przepraszam, remisuje z Krakowią 1-1. To jest wynik, który daje nam utrzymanie w Ekstraklasie na kolejny sezon. Ale trzeba jeszcze powalczyć. Trzeba powalczyć, bo rywale nie rezygnują ze zdobycia gola na 2-1. Znowu na środku naszej połowy rywalizacja Izraela Puerto z Benjaminem Kelmanem. Finn piłkę dotykał ostatni, wyszła w aut, a więc aut dla Jagiellonii Białystok. Na ten zegar, na te odmierzanie czasu na obu stronach boiska, na obu telebimach będę spoglądać coraz częściej. Trzeba też mieć zegar w pogotowiu ustawiony, swój stoper, żeby te doliczone sekundy też odmierzyć, żeby móc na koniec ogłosić, że Jagiellonia utrzymała się w Ekstraklasie dzięki sobie, że nikt jej tego nie potrzebuje zapewniać, że ona robi to sama. Ładnie wychodzimy spod pressingu teraz z tego pola karnego. Lewa strona boiska. Rękę tam gracza z Krakowa, powinna być żółta kartka i jest dla Atu Hoskonena, fińskiego prawego środkowego obrońcy rywali. I kolejne sekundy mijają. I fala dalej krąży. I fala trochę hamuje, to znowu przyspiesza, gdy jest na ultrze za bramką bramkarza drużyny z Krakowa, Łukasza Roszczo. Właśnie teraz tam jest. I wtedy słychać ten najgłośniejszy krzyk. Jagiellonia rusza do ataku, ale podanie Puerto do Kupisza. Dobre, okazuje się, że tak. Na linii końcowej powalczył Kupisz o piłkę. Podał do tyłu do Wdowika. Ten przed pole karne do Saczka. Saczek w pole karne do Przykryla. Przykryl nie dotarł do tej piłki. Fajnie to było pomyślane za plecy obrońców Krakowi, ależ zabrakło tam do dosłownie 10 cm długości nogi albo większego rozmiaru buta Tomkowi Przykrylowi, żeby to jeszcze zgrać na środek pola karnego do Uala albo do Imaza. 82 minuta, 36, 37, 38, 39, 40 sekunda tego meczu. Jagiellonia 1 po golu z 14 minuty. Jesusa Imaza, Krakowia 1 po samobójczym, przypadkowym trafieniu Tarasa Romęczka w 58 minucie. Miała setkę Krakowia na podwyższenie wyniku. Makuch w słupek, dobitka Rakoczego. Szczęśliwie dla Jagiellonii, przeszczęśliwie przeleciała obok bramki bronionej w drugiej połowie przez Sławka Abramowicza. Ale rywale atakują, ale rywale nie zamierzają przestać na wyniku 1-1. Teraz lewa strona boiska, jest Bochnak, jest Atanasow. Przeniesie to znowu na prawą stronę do Rupy. Rupa, czy da się ograć Wdowik? Na razie nie. Piłka do Knapa, leży Knap, piłkę stracił, ale wracają rywale, a właściwie to sędzia do akcji wcześniej, gdzie Rupa został sfaulowany przez Wdowika, a zatem na przedłużeniu linii 16 metra. Przy linii bocznej boiska, po naszej lewej stronie obrony, jak zwykle oni dzisiaj swoim lewym atakiem w ogóle nie grają. W ogóle nie grają, wszystko pchają przez prawą stronę, widzą, że Jagiellonia z tej strony płynie niezależnie od ustawienia personalnego w tej linii defensywy. 84 minuta meczu, będzie groźnie, bo w polu karnym Jagiellonii znowu ten, w cudzysłowie powiem, kondukt pogrzebowy, czarnych piłkarzy, czarnych strojów tak naprawdę, piłkarze są biali. Piłka w pole karne od Atanasowa. Dobrze, oj, zablokowane to trafił Atanasow z bliska w głowę chyba Wdowika. On tutaj tworzył jednoosobowy mur, no i trzeba było mieć pecha, żeby akurat dostać piłkę w twarz z takiej dość bliskiej odległości, choć znowu tak aż bardzo blisko to nie było. No może 10 metrów od Atanasowa stał ustawiony gracz Jagiellonii, ale strzał przyjął na twarz. Dwie zmiany w drużynie z Krakowa. Wchodzą Jodłowski, numer 36. No nie znam takiego zawodnika jak Kasper Jodłowski, nic więcej o nim powiedzieć nie mogę. Wchodzi też Jewchen Konopianka, oto dopiero gracz pierwszej klasy, a schodzi Michał Rakoczy i schodzi chyba Karol Knap, jeśli dobrze widzę. Na pewno Rakoczy i na pewno Knap, tak jest. Tych dwóch zawodników już nie oglądamy w tym meczu. No jak mówiłem, Rakoczy miał swoją kapitalną szansę na strzelenie bramki dla zespołu z Krakowa na 2-1.
Ale nie, tak się nie stało. A więc Kacper Judowski 36 i Jewgen Konoplianka. No to, no to akurat gwiazda tej ekstraklasy naszej. Co by nie powiedzieć, czy to jest jego najwyższa forma? Oczywiście, że już nie. Ale to gość, który potrafi w piłkę grać. Zresztą co tu dużo mówić. Lukas Podolski jest tego najlepszym przykładem. Wczoraj podpisał na kolejne 2 lata kontrakt z Górnikiem Zabrze, więc kiedy skończy grę w Górniku, będzie miał 39 lat. Jagiellonia znowu w Opałach. Tam atakuje z lewej strony Krakowia. Oj, Stoinowicz dobrze. Walczymy, żeby tego nie przejęła Krakowia w naszym polu karnym, ale przejęła. Kolnel Rupa, Puerto, piłka do boku. Chyba złapie ją Gual i podał do tyłu do Wdowika, ale Wdowik nie ma nikogo do przodu. Wszyscy jesteśmy na naszej połowie. Wdowik do tyłu do Stoinowicza. Oj, taka zabawa, to się może skończyć. Stoinowicz zagrał piłkę w aut, no więc biednie gra Jagiellonii znowu wygląda. Znowu mamy problem, 86. minuta meczu i broni się Jagiellonia całym zespołem we własnym i przed własnym polu karnym, i przed własnym polem karnym i we własnym. Jodłowski w środku. Piłka do tyłu do Gicy. Ten do Jugasa. Jugas ma Hoskonena. Z pominięciem Fina? Nie, zagrał do Fina. Jagiellonia próbuje teraz wyżej wyjść z pressingiem. Hoskonen gra przed własną 16 do Hroszczo. Hroszczo do boku do Gicy. Gica do Jodłowskiego. Jodłowski w lewą stronę do Bochnaka. I Bochnak znowu wka piłkę do Jodłowskiego. Do środka gramy od lewej do prawej. Znowu w prawą stronę, ale teraz Wdowik wyprzedził Rupę. Piłka do Imaza. Imaz na środek do Guala. Gual do Kupisza. Kupisz w prawą stronę do Przykryla, więc może być dobra sytuacja do tego, żeby tutaj zrobić dobrą akcję. Bo Jagiellończycy znowu mają przewagę, no może nie przewagę ilościową na połowie rywali, bo gramy 11 na 11 naszych, tam nie ma naszego bramkarza, ale Jagiellonia próbuje budować atak pozycyjny i tym razem Krakowia nam troszkę odpuściła, pozwala nam grać piłką na naszej połowie. Takie wrażenie mamy, jak Krakowianie troszkę nam odpuścili w tej końcówce meczu. Jeszcze 3 minuty do zakończenia tego spotkania w czasie podstawowym. Jagiellonia rusza znowu do ataku pozycyjnego. Piłka w kierunku Guala, ale to przejmują rywale. Gual niesmaczony tym niedokładnym podaniem, ale na nasze szczęście Jakub Jugas też gra piłkę daleko do przodu. Takie wrażenie, jakby Krakowianie pomyśleli sobie, dobra, masz Jagiellonio, zremisuj nam ten mecz i zakończmy tę rywalizację podziałem punktów, ale oczywiście to tylko moje takie przypuszczenia. Oni też po prostu raczej mogą mieć upływ sił, no bo ci mocno zbudowani, czy Makuch, czy Benjamin Kalman, oni mają problemy z wytrzymaniem fizycznym całego meczu. Tak właśnie jak teraz Patryk Makuch pokazuje, że on już też ma dość, że już nogi bolą i będzie zmiana, tylko nie on, a Benjamin Kalman zejdzie z boiska. 9, a w jego miejsce z numerem 38 to jest Jakub Myszor. No też facet, który potrafi dryblować, facet, który potrafi zrobić z piłką niezły użytek i troszeczkę pobawić się z piłkarzami drużyny przeciwnej. Jeszcze 2 minuty czasu podstawowego. Izrael Puerto przed własne pole karne do Skrzypczaka. Ten przy Myszorze do Abramowicza i dobre wybicie naszego bramkarza na połowę przeciwnika. Tutaj walczy Kupisz z piłkarzami z Krakowa. Przejmujemy to. Jest piłka do Guala od Romańczuka. Gual na wprost. Gual minął jednego, minął drugiego. Gual przed polem karnym. Gual, lewa noga. Gual i jeszcze bardziej w lewo. Zablokowany. Dobra akcja indywidualna Guala. Piłka zostaje po lewej stronie pola karnego rywali. Jest Wdowik. Aj, jak tam niewiele zabrakło do nożyc celnych Imaza. Ale pokazuje Imaz, że się naciągnął, że trzeba przerwać grę. Będzie Hroszczo w roli medyka. Próbował rozciągnąć skurczony mięsień Jesusowi Imazowi. Ależ tutaj była akcja indywidualna Marka Guala, ale rywale za każdym razem blokowali jego strzał lewą nogą, aż go wypchnęli za pole karne de facto. No łapie się za twarz Gual. Chciał pożegnać się z kibicami w Białymstoku golem. Numer 17 w tym sezonie. Ale nie strzelił. Potem próba przewrotki Imaza. Zakotłowało się w polu karnym rywali. Minuta niespełna do zakończenia podstawowego czasu gry. Jedni czekają. Jagiellończycy, wiadomo, nie spieszą się, bo remis w tym meczu daje nam gola, daje nam utrzymanie w Ekstraklasie, a ja tutaj dostałem od Wojtka Szubzy, który oglądał powtórki, informację, że w tej 58 minucie to nawet nie rywale trafili przypadkowo w Tarasa Romańczuka, to Michał Pazdan zdobył gola Tarasem Romańczukiem dla Krakowi, a więc naprawdę wyjątkowo pechowa sytuacja, kiedy
nasz zawodnik uderza w naszego zawodnika, albo piłka uderza w jednego i w drugiego i wpada do naszej bramki. No to naprawdę przykra sytuacja, ale to zostawmy. Za chwilę dowiemy się, ile w tym meczu sędzia przedłuży, ile doliczy do 90 podstawowych. Jeszcze 10 sekund. Jagiellonia w ataku, prawa strona pola karnego. Jest przykryl, przykryl lewa noga, przykryl. Jest Imas, Imas, Imas i Kupisz nie strzelił tej bramki. Za słabo w środek obronił Hroszczo. Ale Jagiellonia w ataku, Jagiellonia się nie poddaje. Jagiellonia chce ten mecz no, wygrać, no pewnie, żeby się chciało. Ale trzeba też patrzeć, żeby nie narzeć się na kontrę. 3 minuty doliczone. Włączam stoper i odliczamy. Jagiellończycy pod polem karnym rywali. Jest Gual. Gual zza pola karnego po nodze. Rzut rożny powinien być dla Jagiellonii. Białystok pokazuje. Gual pada na kolana. Wręcz modli się do sędziego Karola Rysa, ale sędzia niewzruszony. Rzut od outbramkowy dla Krakowi. Jeszcze 2 minuty i 40 sekund. 2 minuty i 30 sekund do zakończenia tego meczu. Czas doliczony. Jagiellończycy remisują z Krakowią 1-1. Dla nas Jesus Imas, dla nich Taras Romańczuk w arcy niekorzystnych, nieciekawych, pechowych okolicznościach. A Hroszczo nie spieszy się. A Hroszczo jakby też oszczędza ten czas. Oszczędza w cudzysłowie dla Jagiellonii Białystok. Minuta doliczona, pierwsza już za nami. Spoglądam na stoper. Czy jeszcze nie? A Hroszczo czeka i czeka i czeka. Minuta za nami. Piłka pod nasze pole karne. Skaczemy my, skacze Stojinowicz. Piłka na Stojinowicza, ten na Guala, ale Gual piłkę stracił. Natomiast na naszym polu gry leży Taras Romańczuk po zderzeniu z Patrykiem Makuchem. Będzie rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. Sędzia tutaj wrócił do tej sytuacji. A Taras znowu trzyma się za stopę. A sędzia pokazuje, Taras, wytrzymaj. Jeszcze minutę i 45 sekund. Minutę i 30 sekund. I zakończymy ten mecz. Krakowia nie atakuje. Krakowia już nie chce nas karcić. Krakowia czeka na to, co zrobi Jagiellonia Białystok. No powiedziałbym, bardzo miła postawa piłkarzy z Krakowa, a Jagiellonia w 16 rywali. Na prawą stronę jest przykryl. Może jeszcze bramka zwycięska, która wszystko zamknie. Przykryl do linii końcowej. Będzie rzut rożny dla Jagi. Jest rzut rożny dla Jagi i to jest najlepsze, co przykryl mógł w tej sytuacji zrobić. Ruk, 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 krzyżą kibice Jagiellonii Białystok, a drużyna z Białymstoku będzie pewnie celebrować ten stały fragment gry długo. Bartłomiej Wdowik po lewej ręce Łukasza Hroszczo, piłka dochodząca będzie do bramki Jagiellonii Białystok, Krakowi oczywiście. Taras Romańczuk pokazuje jakiś wariant, dwie ręce w górze, kibice stoją, biją brawo, piłka w pole karne. Skaczemy my, skaczą rywale, piłka przeleci na drugą stronę boiska, chyba że dogoni ją jeszcze Israel Puerto, dogonił. I o nogi rywala, i out dla Jagiellonii. I 50 sekund do zakończenia gry i pokazują nasi gracze, panowie, grajmy spokojnie, nie wariujmy. Jest piłka w pole karne, Hroszczo złapał, no i teraz, żeby nie dać się złapać na kontrę. Ale Hroszczo czeka, ale Hroszczo czeka, ale Hroszczo jest miły i sympatyczny. Pokazuje sędzia, żeby zagrał piłkę z ziemi. Nie wiem dlaczego. Leży na boisku, siedzi właściwie na naszej połowie kolejny z graczy Jagiellonii Białystok. Teraz Izraela Puerto złapały skurcze. No czas doliczony już się właściwie kończy. No więc siłą rzeczy już można ten stoper właściwie mój wyłączyć, bo to nie ma znaczenia. Czas 3 minut doliczony się skończył. Sędzia Karol Arys ma gwizdek w buzi, czy jeszcze nie? O, jeszcze jedną piłkę Hroszczo kopnie pod nasze pole karne, ale on wyraźnie zwalnia, on się nie spieszy, on pokazuje, jak mają zawodnicy się rozstawić, jak taki dyrygent w orkiestrze macha łapkami w lewo, w prawo, do środka i do przodu. I koniec meczu, Jagiellonia jest utrzymana. W jakich bólach żeż to wszystko się działo, ale najważniejszy jest efekt. Koniec wieńczy dzieło. Remis z Krakowią. 1-1. Jagiellonia pozostaje w Ekstraklasie na przyszły sezon, a przed nią jeszcze mecz kończący te rozgrywki z Lechem Poznań. To za tydzień w sobotę o 17:30. Na razie oddaję głos do studia.